10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Proszę nie regulować odbiorników. Nie jestem Marcinem Mellerem, nazywam się Krzysztof Stanowski, ale poprowadzę dzisiaj to trzecie śniadanie. Ponieważ Marcin Meller poleciał sobie do Anglii na mecze piłkarskie, świat stanął na głowie, to ja zawsze latałem na mecze piłkarskie, a on tutaj rozmawiał. Ale i tak mam nadzieję, mimo braku Marcina, będzie interesująco, bo cóż to dzisiaj są za goście. Anna Dyner, bardzo serdecznie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Jacek Bartosiak, ilekroć się widzimy, to przynosisz swoje nowe książki, ale te ja już znam. To co się stało, że żadnej jeszcze nie ma nowej? No będzie na dniach. Będzie na dniach? Tak. Opowiesz i o tym. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Czołem. Tą książkę też już widziałem u ciebie. A tą? A tej nie, no widzisz. Czyli przynajmniej ty coś nowego zdążyłeś napisać. Jacek też, bo razem. A razem, no właśnie, dobrze. I Tomasz Czukiewski, Ciekawe historie. Witam serdecznie. To już drugi raz w tym śniadaniu, ale pierwszy raz... Trochę w innym składzie. Tak, trochę inny skład. Drodzy Państwo, dużo się dzieje. Tak dużo się dzieje, że aż nie wytrzymaliście i zaczęliście rozmawiać przed tym programem o wyborach w Rosji, no bo... Niesamowita sprawa. Władimir Putin może stracić władzę. Wystarczy tylko, że przegra wybory. Formalnie by tak można było powiedzieć. Oczywiście, że to jest absurd. Na swoim Twitterze nawet dałam hashtag wybory Putina, bo to nie są żadne wybory. To nawet nie jest plebiscyt na jego popularność, dlatego że jeszcze tutaj możemy zdradzić kuchnię śniadania, że rozmawialiśmy na temat frekwencji. Oczywiście, że ona będzie pompowana. Dlaczego? Dlatego, że te wybory są ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, są to pierwsze wybory powszechne, w cudzysłowie oczywiście, drodzy Państwo. Wybory tutaj bierzemy w duży cudzysłów, które się odbyły od rosyjskiej agresji na Ukrainę, tej pełnoskalowej, dlatego, że wybory do Dumy były jesienią 2021 roku. No i po drugie, to jest kwestia przekonania społeczeństwa, takiej sztucznej legitymizacji władzy Putina. Natomiast w wielu miejscach już można było znaleźć zdjęcia wrzucanych po prostu blokami kart do głosowania. To widać w tych niby przezroczystych urnach wyborczych. Głosowanie trwa 3 dni. Trochę się śmieję, że białoruski know-how, bo na Białorusi zazwyczaj wybory trwają tydzień, zaczynają się we wtorek przed niedzielą, kiedy jest oficjalny dzień wyborów. No i kolejna kwestia jest 3 w zasadzie sparring partnerów. Wszyscy obecnie w Dumie Państwowej tradycyjnie jest to przedstawiciel Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, jest to przedstawiciel Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, no i jeszcze jeden tak zwany, młoda partia powstała 4 lata temu, Nowi Ludzie. No i tu się nie należy spodziewać żadnych niespodzianek. Jedynego kandydata opozycyjnego, który powiedzmy, że mógłby chociaż troszeczkę zmienić obraz tych wyborów, Centralna Komisja Wyborcza nie dopuściła do głosów. On musiał zebrać 100 tysięcy podpisów, zebrał troszeczkę więcej, ale zakwestionowano mu tyle, że chyba 96 tysięcy, jeśli mnie pamięć nie myli, zostało uznanych. Znowu, know-how z Białorusi, bo tak naprawdę, jeśli popatrzymy na to, co się działo w 2020 roku, to na przykład Waleremu Cepkale zakwestionowano, jeśli mnie pamięć nie myli, około 40 tysięcy podpisów. Więc można? Można, tak? Jakby, że coś jest niewyraźne, to się nie zgadza jakiś tam numer, to się nie zgadza jakiś adres. No więc te wybory po prostu są sterylne. Tutaj nawet nie dopuszczono do jakiegokolwiek mówienia, myślenia
Innego, co ważne, Nadjeżdżin, czyli ten, kogo nie dopuszczono do startu w wyborach, on jest przeciwnikiem wojny w Ukrainie, przeciwnikiem rosyjskiej agresji i myślę, że stąd była taka, a nie inna decyzja Kremla, żeby w ogóle ten temat zszedł na plan dalszy. Pojawiały się takie filmiki z Rosji, gdzie albo pan z karabinem zagląda komuś przez ramię, na kogo oddaje głos, lub też takie filmiki, no, godne pochwały, ale już mi szkoda tych ludzi, którzy palą urny, zalewają te urny jakimiś środkami, które niszczą oddane głosy. Jest grono ludzi, którzy chcieliby, żeby to wszystko, ten system putinowski wywrócić do góry nogami, no ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest ten czas. No ci ludzie byli widoczni podczas pogrzebu Nawalnego. To było widać, że jest ich sporo. No i tak jak rozmawialiśmy tutaj przed programem jeszcze, że jeśli wtedy nic nie wybuchło, kiedy Nawalny no, został zabity najprawdopodobniej na 99,9%, no to ciężko, żeby teraz przy wyborach coś się stało. Mnie natomiast ciekawi, że one trwają 3 dni, tak? No bo te 3 dni, jeśli to nie ma, frekwencja nie ma znaczenia, prawda, to tylko wydłuża Putinowi ryzyko właśnie takich rzeczy, zamachów, że ten temat się rozciąga. To mnie zastanawia, dlaczego ona akurat 3 dni trwają, a nie jeden szybko to odwalić po sprawie. To jest ciekawe. Ja myślę, że jednak tutaj oni formalnie będą pokazywali, że frekwencja była duża, żeby dać Rosjanom szansę do tego, żeby każdy mógł w dniu takim, jaki mu pasuje, pójść głosować. Co ciekawe, na ukraińskich terenach okupowanych to głosowanie przedterminowe zaczęło się jeszcze wcześniej i tam frekwencja też poszybowała bardzo wysoko, formalnie, co jest absolutnie bzdurą, bo ja się zastanawiam w ogóle, jak są tworzone spisy wyborców tam na miejscu. Jakby nawet patrzeć z punktu widzenia takiego legalnego i już się pojawiały informacje, że Putin miał około 75% tam, przy czym mówiono, że na przykład pozwolono głosować też mieszkańcom innych terenów Rosji, którzy tam akurat przyjechali, więc to jest taki rodzaj farsy, plebiscytu, takiej dziwnej legitymizacji władzy w systemie autorytarnym, bo w zasadzie można byłoby zadać sobie pytanie, a po co w ogóle wybory w takim państwie jak Rosja, ale one są pro forma, żeby pokazać, że cały naród z Władimirowiczem, że niespecjalnie jest jakaś opozycja i żeby wskazać, że jednak jest to car, który nie musi się o siebie obawiać. Jacek, to są wybory, które mają sens wyłącznie wizerunkowy dla Putina, ale czy on potrzebuje tego wizerunku? Nie, moim zdaniem to wpisuje się w taką ogólnie imperialną tradycję rosyjską, bo Rosjanie na przykład, jak prowadzili wojny kolonialne, rozszerzali swoje wpływy, przeprowadzali zamachy stanu albo wojny, po których ogłaszali plebiscyty, to strasznie produkowali dużo papierów i dokumentów. To na przykład ich odróżniało od Niemców, którzy taką żywą siłą i potem mamy fakty realne, a Rosjanie strasznie dużo. No na przykład jak zajęli nam Kresy, to też narobili tej kwitologii strasznie dużo, prawda? Później zasypywali to w tych wszystkich organizacjach międzynarodowych. Prawda, też były różnorakie plebiscyty, referenda. No taka jest i później w tych przepastnych gabinetach Ministerstwa Spraw Zagranicznych potrafią znaleźć kwity, jak nie z Prejesławia, to listy hetmanów innych, jak nie plebiscyt X, to plebiscyt Y. I później taki na przykład dziennikarz jak właśnie Carlson po prostu no, słyszy, że był list, prawda, hetmana, albo były plebiscyt, albo coś. No to się zawsze może przydać instrumentalnie do danej polityki i kto wie. No ja bym to tak rozpatrywał. A zatem no o absolutnie minimalnym znaczeniu żadnym i taka kultura funkcjonowania, tak mi się wydaje. O to chodzi, bo realne zmiany władzy też historycznie w Rosji dokonywały się poprzez tak naprawdę spisek wewnątrz obozu władzy. Tak samo rewolucja była i lutowa, i później bolszewicka, de facto poprzez uruchomienie procesu dekompozycji obozu władzy, że ktoś miał lepszy pomysł na to, co należy zrobić, bo był jakiś układ interesów takich, a zatem władza tego cara, tego Putina z jakiegoś powodu osłabła i mógł zostać zdetronizowany, zabity, usunięty i tak dalej. No, październikowa rewolucja była tak naprawdę zamachem stanu. No ale to się zgadza faktycznie, że tam częściej przewrót pałacowy jest możliwy. Pod przykrywką jakiegoś na przykład, prawda, że niby coś się dzieje szerzej, ale... Tak. No już myślałem właśnie, że tak było... jak był Prigorzyn, to w ogóle pokazało słabość dużą Putina, że ten człowiek z jakimś swoim oddziałem jechał przez pół Rosji i nagle
nikt nam nie tamował mu drogi, prawda? To co wiemy, to że niby Łukaszenka do niego zadzwonił i go przekonał do tego, żeby on nie jechał. Ale nie wiemy, czy tam jakieś siły interesów po prostu nie rozgrywały swoich gier. Duży gość jedzie ze swoim oddziałem przez Rosję w stronę Moskwy i publicznie mówi, że jedzie zrobić porządek z ministrem obrony narodowej i nikt go nie zatrzymuje, pokazuje słabość władzy, tego, że nie może zareagować. Ale tutaj tylko jedna istotna rzecz. To nie był bunt przeciwko Putinowi, to był bunt przeciwko władzom wojskowym i to jest dość istotna różnica. Może też dlatego pozwolono jeszcze Prigożynowi pożyć te 2 miesiące, no bo kwestią czasu było tak naprawdę, kiedy i w jaki sposób on zostanie zabity. No spektakularny sposób też to zrobiono. Niestety szkoda choćby załogi tego samolotu, którym on podróżował. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, nazwijmy to, legalności wyborów, tutaj całkowita zgoda. Rosjanie próbują stwarzać pozory, że oni wszystko robią legalnie. I teraz znów, wczoraj była 10. rocznica słynnego w cudzysłowie referendum na Krymie, który był w zasadzie już pod całkowitą rosyjską wojskową kontrolą 10 lat temu, ale jednak stworzono pozory, żeby większość, tam bodajże ponad 90, prawie 100% osób, które głosowały, formalnie opowiedziało się. Ale komu te pozory są potrzebne? Między innymi systemowi rosyjskiemu, który może pokazać światu, że ale przecież... Ale świat w to nie wierzy. No nie do końca, bo my nie wierzymy, tak? Świat euroatlantycki w to nie będzie wierzył, ale już na przykład państwa afrykańskie, państwa Ameryki Południowej stwierdzą, okej, jednak nie musieli tego robić, a robili, plebiscyt jakiś był, więc wniosek... To jest to wygodny argument dla tych, którzy udają, że wierzą. Tak, dokładnie o to chodzi. Za 25 lat zwłaszcza, tak? Albo za 80. Słuchajcie, to jest kwestia legalizmu. Jeżeli zobaczycie na całe rządy Putina, to on pierwszą kadencję rozpoczął w 2000 roku, zrobił dwie, no i zrobił przerwę na Miedwiediewa, zamienili się premier z prezydentem. Potem kadencje zostały przedłużone, zmieniono konstytucję do 6 lat. Potem się wyzerowało, w związku z tym formalnie rzecz biorąc, słuchajcie, Putin może rządzić do 2036 roku, czyli będzie miał wtedy 84 lata. Oczywiście pewnie w międzyczasie mogą coś znowu zmienić, ale rzeczywiście o ten legalizm dbają. Ale ja myślę w ogóle, słuchajcie, że władza w Rosji jest bardzo mocno związana z powodzeniem wojennym. To znaczy, no, kilka przykładów z historii. W 905 roku po wojnie rosyjsko-japońskiej właściwie carat się zachwiał, była rewolucja. Potem w 17 roku po klęsce z wojnie z Niemcami carat się przewrócił. W 41 kiedy rozpoczęła się operacja Barbarossa, to Stalin w pierwszych tygodniach czy tych dniach zamknął się w swojej daczy, przerażony w ogóle konsekwencjami. Jak przyjechali do niego członkowie politbiura, to myślał, że go aresztują i koniec władzy. Akurat wtedy nikt nie chciał tej władzy przejąć. I teraz to samo było z Putinem. Zwróćcie uwagę, że na początku, kiedy nie powiódł się ten plan Blitzkriegu w lutym 2022 roku, no to władza Putina się zachwiała, rzeczywiście była widać dużą niepewność i ten bunt Prigożyna, o którym pan mówił, był takim moim zdaniem apogeum tej słabości. To zostało przezwyciężone. Sytuacja na froncie się zmieniła. Teraz inicjatywa jest po stronie rosyjskiej. Sytuacja się ustabilizowała i władza się ustabilizowała. I Putin teraz już jest wyluzowany na tych spotkaniach, na których go widzimy. Są te wybory, czy też ten plebiscyt, więc sytuacja Putina, jego pozycja w systemie władzy jest ściśle związana z powodzeniem na froncie. Jak znowu zacznie, nie będzie szło, no to ta władza może się zachwiać. Jest jeszcze jedna rzecz. Moim zdaniem chwilowo ten system, którego Putin jest jednak produktem, nie wytworzył nikogo innego w jego miejsce, bo to był ciekawy moment pomiędzy rokiem 2019 a 2020, kiedy jeszcze do roku 2019, nawet mniej więcej do listopada, grudnia, Putin twardo mówił, że to już koniec, że to będzie jego ostatnia kadencja. Jeszcze wtedy jego taki słynny polittechnolog Surkow też pisał w zasadzie takie teksty mówiące, że będzie putinizm, jak już Putina nie będzie. Po czym mamy styczeń 2020 roku, kiedy Walentyna Tereszkowa wychodzi i mówi, że naród jednak prosi o to, żeby Putin został, żeby zmienić konstytucję. Duma zmienia konstytucję i Putin wchodzi jakby w te tory i mówi, okej, będę kandydował. I moim zdaniem to był taki ciekawy moment, który pokazał, że jednak to całe jego otoczenie nie było w stanie znaleźć nikogo innego w jego miejsce. Kogoś, kto byłby w stanie zarządzać tym trochę chaosem, bo tam jednak grup wpływu dookoła Kremla jest całkiem sporo. No i Putin został i teraz nie wyobrażam sobie, żeby ten system jeszcze pokiereszowany konsekwencjami agresji na Ukrainę był w stanie znów wymyśleć kogoś innego. Oczywiście możemy
spekulować, kto by to mógł być, czy ktoś, kogo na przykład Zachód by chętnie przyjął, jakiś technokrata, nazwijmy to, przecież się pojawiało niejednokrotnie nazwisko premiera Miszustina, ale moim zdaniem znów to nie jest ten moment i na razie Putin, sądzę, że te 6 lat może w miarę spać spokojnie, zresztą jego orędzie było tak naprawdę jego przemówieniem na najbliższą kadencję. Mhm. Tak, to często jest powiązane z takimi oczekiwaniami Zachodu, znanymi już naprawdę od długiego czasu, że coś się zmieni, będą reformatorzy, nie wiem, Putin umrze i ktoś będzie inny. I Rosjanie historycznie rozgrywali tą kartą. Mieli jakiegoś opozycjonistę, ustawiali go tam w okienku i dajcie nam jakieś koncesje, technologie, trochę pieniędzy, to my tam poluzujemy mu w więzieniu albo go wypuścimy nawet do was, prawda? Bardzo znamienne było moim zdaniem i dużo ważniejsze od całych tych wyborów to, jak potraktowano ostatecznie finalnie Nawalnego w czasie konferencji w Monachium. Ja odczytuję to oczywiście, to nie jest zapisane na 10 przekazaniach, prawda, na kamiennych tablicach, ale ja odbieram to w ten sposób, że zerwano z tradycją zapadnicką, dlatego że Putin, idzie mu dosyć dobrze na wojnie, uznał, że tak, no może nie do końca jak Karaganów, że obracamy się w kierunku globalnego południa Chin i Europa nam do niczego, cały ten Zachód do niczego absolutnie nie jest potrzebny. Po raz pierwszy od reform Piotra Wielkiego. Ja to tak odbieram jako bardzo silny sygnał, że ocenili sobie, że przyszłość jest gdzie indziej, a nie na Zachodzie. I to jest w ogóle no, walka, wojna systemowa o to panowanie nad światem. Rosja chciała być dziką kartą. I że Putin powiedział, nic od was nie potrzebuje, nic nie możecie dać, nie macie żadnych kart przetargowych. Moim zdaniem uruchomiło to u Macrona i przywódców europejskich jednak pewien strach, że nie kontrolują eskalacji, innymi słowy mówiąc cynicznie i brutalnie, że na koniec dnia nie poświęcą Donbasu i Krymu i będzie pokój. Tak? No bo tak byli spokojni, że jakby coś to odbierzemy, będzie jałta na Ukrainie i będzie pokój w Europie. Zdali sobie sprawę moim zdaniem, że nie. I to był bardzo ważny moment. A wybory są absolutnie tu nieistotne z punktu widzenia naszej przyszłości. Wszystko, co mówicie, pokazuje, jak płonne były nasze nadzieje sprzed 2 lat, jak masa bezsensownych dyskusji się wtedy jednak przetoczyła, bo mniej więcej o tej porze, 2 lata temu, no to było słychać, że tak, na pewno Putin tak dalej grać nie może, bo go wewnątrz Kremla zdejmą po prostu, narusza interesy oligarchów, tak być dalej nie może. Sankcje, które idą na Rosję, no to bogaci ludzie i wpływowi ludzie w Rosji na to dłużej nie pozwolą. Nikt nie pozwoli na to, żeby konfiskować jachty, ograniczać swobodę podróży tych najbardziej znanych i wpływowych Rosjan. Minęły 2 lata, a Putin jest silniejszy niż był. I gospodarka rosyjska wcale nie jest słaba. Okazało się, że armia rosyjska jest dużo słabsza niż wszyscy myśleli, prawda? Natomiast wszyscy myśleli, że państwo rosyjskie jest słabe, okazało się silniejsze i gospodarka rosyjska niż myśleliśmy, tak? Czyli jak gdyby paradoks pewien nastąpił. Natomiast cichą bohaterką tego cudu jest oczywiście szefowa Banku Centralnego Rosyjskiego, która tak naprawdę zdołała ustabilizować kurs rubla, zwłaszcza na początku, i zdołała utrzymać tą gospodarkę w ryzach, co nie znaczy oczywiście, że za chwilę jakichś turbulencji nie będzie, bo to nie jest tak, że te sankcje zupełnie nie dotykają gospodarki rosyjskiej. Częściowo tak, i to też jest ważna rzecz, że... Ja nie powiedziałem, że nie dotykają gospodarki, tylko że nie dotykają Putina. Putina nie dotykają, ale one by go nie dotknęły nigdy tak naprawdę, dlatego że niestety my mamy ograniczone narzędzia do tego, żeby dotknąć cara tak naprawdę z perspektywy Rosjan i paradoksalnie one też nie dotkną 80% Rosjan, bo my sobie też musimy zdawać sprawę, że Rosja to nie jest bogata Moskwa czy bogaty Petersburg, to jest bardzo biedna głubinka, gdzie ludzie często funkcjonują w warunkach XIX-wiecznych, gdzie w zasadzie nie ma handlu, jest barter, gdzie jeżeli sobie ktoś nie wyhoduje warzyw w trakcie krótkiego lata na Syberii przy domowym ogródku czy na jakiejś drobnej daczy, to będzie miał problem z aprowizacją, więc też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że państwo, które ma chyba największy potencjał na świecie,
skazuje swoich obywateli na taki dość niefajny los. Natomiast rzecz, która jest istotna i to też podkreślają choćby państwa NATO ostatnio, był bardzo ciekawy, fajny raport wywiadu estońskiego, że wszystkie te środki, które zostały zamrożone, Rosjanie nie mogą ich wykorzystywać na potrzeby wojenne, czyli musieli sięgnąć do swoich rezerw, których w innym wypadku nie musieliby naruszać. Więc to jest akurat ta dobra wiadomość, że jednak to nie jest tak, że te sankcje były zupełnie po nic. Mhm. Jeśli mogę, tylko... Możesz, pewnie. To jest to, co powiem, zwłaszcza w niedzielę rano, jest trudną taką wiedzą, czy moim pomysłem na to, jak to wygląda, bo to jest sprzeczne z takim intuicyjnym przekonaniem człowieka Zachodu. Nie? Po pierwsze, historycznie sankcje przyspieszają wybuch wojen i nie działają. Tak. Była dyskusja w Stanach na ten temat przed ogłoszeniem tych sankcji na Rosję. Teraz wydaje mi się, że sobie wszyscy zaczynamy zdawać sprawę, że ogłoszenie sankcji na Rosję, które oczywiście dla Polaków to jest fajnie. Tak chcielibyśmy, żeby Rosja wojnę przegrała i w ogóle. A wcześniej takie, a nie inne postępowanie wobec globalizacyjne za Trumpa jeszcze i później też Bidena wobec Chin zmieniło układ globalizującej się gospodarki absolutnie na niekorzyść Zachodu długoterminowo. Tak? Jeszcze nie widzimy tego skutków, ale wydaje mi się, że to, co Rosjanie ostatnio robią, co piszą, zwłaszcza ci tacy eurozjaniści, co Chińczycy mówią, ale też dane gospodarcze wskazujące na przykład na przepływy dóbr kapitałowych w gospodarce światowej, wskazują niestety, że spełnia się koszmar i te sankcje przyspieszyły konsolidację Eurazji z naszym pominięciem, mówię, Europie, i że Zachód, mówiąc wprost, kapitalizm, który od 500 lat istniał na brzegach Atlantyku po obu stronach, prawda, i w ramach między braćmi, że tak powiem, były wojny o to, kto kontroluje zasady funkcjonowania marży, rozlał się już na świat, był w wyniku ostatniej globalizacji i już Zachód nie kontroluje wszystkich elementów, punktów kontrolnych. Chociaż Amerykanom się jeszcze może wydawać, że tak jest, czego przejawem były sankcje. A to doprowadzi do coraz większej eskalacji. I zachowanie Putina, na przykład to z tym Nawalnym, co powiedziałem, jak gdyby wpisuje się w to, że Rosjanie mają głową, są już po drugiej stronie i musi powstać nowy ład. To jest bardzo niebezpieczna, eskalacyjna sytuacja. Zwłaszcza, że to jeszcze jedną rzecz, tak jak ja opowiadam, jak mi się wydaje, to się rozgrywa pewna prawda w mojej głowie, tak? Która nie musi być prawdziwa. I Putin też ma jakąś prawdę w głowie. Czyli percepcje są ważniejsze przy podejmowaniu decyzji tu i teraz, niż jakieś prawdy odkryte po 60 latach z kwitów przez historyków. Dlatego, że politycy podejmują te decyzje, na przykład o wojnie i pokoju, o tu, teraz, na podstawie niejasnych informacji, niejasnego poczucia. I to, o czym właśnie rozmawiamy z tymi sankcjami, na to by wskazywało. Zresztą bardzo podobnie to wyglądało w latach 30. Sankcje na Włochy za Etiopię, obawa Niemców o to, że będzie sankcja też na nich, plan czteroletni rozbudowy przemysłu niemieckiego, podporządkowanie surowcowe na wschodzie, północy i południe Europy, traktaty nierównoprawne z państwami, później żądanie od nas tego samego, anschlussy i taka nieunikniona konieczność lewarowania niezależności. To samo, co Chińczycy robią, od kiedy Amerykanie odrzucili na półprzewodniki i to samo, co Rosjanie. Problem, tylko już kończę, polega na tym, że Niemcy nie produkowali wystarczająco żywności, żeby się utrzymać, nie mieli wystarczająco surowców, już nie mówiąc o Włochach i Japończykach, a mieliśmy wojnę światową, a Rosjanie są głównym producentem żywności na świecie, mają główne surowce w różnych kategoriach. Chińczycy są głównym producentem dóbr przemysłowych na świecie i są połączeni z sobą, w sensie graniczą i mają ogrom, jak gdyby, potencjału synergii. Te gospodarki są synergiczne do pewnego momentu, oczywiście, bo Rosjanie się wasalizują. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Koszmar Mackindera, bardzo niebezpieczna sytuacja dla naszego przekonania, że kontrolujemy zasady gry jako Zachód, sankcje, prawda, przewaga, zasoby, PKB i tak dalej. Ale jedna rzecz, sankcje zostały nałożone już po działaniach rosyjskich, tak, i przecież Unia Europejska i Stany miały oczywiście duży problem, więc to nie jest tak, że to wywołało politykę Rosji. Nie, oczywiście. Nie jestem w stanie w ciągu 3 minut wszystko powiedzieć, prawda? Gdy Jacek zaczął mówić o tym, że jest niedziela 11:20 i to nie jest czas na złe wiadomości, to myślałem, że
przejdzie do tematu, który też musimy poruszyć, mianowicie do tego, co Putin ostatnio powiedział na temat użycia broni nuklearnej. Zaczęły się takie wymiany zdań wprost. My jesteśmy gotowi, my też jesteśmy gotowi. Jak coś, to my też, a my jak najbardziej mamy rękę na przycisku. Co mu więcej zostało, słuchajcie, no. Jest tu, często przytaczamy w tych naszych rozmowach te słynne powiedzonko, że Rosja to jest wielka stacja benzynowa z głowicami jądrowymi. No i wszystko, co obserwujemy w ostatnich 2 latach wojny na Ukrainie, chociażby po pierwsze to, że Niemcy nie chcą dać rakiet Taurus o zasięgu 500 kilometrów, bo boją się eskalacji z kim? No z mocarstwem jądrowym. Biden zabronił używania broni amerykańskiej, którą przekazuje Ukrainie, na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dlaczego? Bo boi się eskalacji konfliktu z mocarstwem jądrowym. Rosja rzeczywiście doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że przy wszystkich swoich zapóźnieniach cywilizacyjnych, małej atrakcyjności swojego modelu cywilizacyjnego i kulturowego, przy braku potężnej gospodarki, bo pamiętajcie, że Rosja mimo swojej wielkiego terytorium gospodarczo jest no, karzełkiem w porównaniu z największymi potęgami tego świata. Ma broń jądrową. W związku z tym Putin trochę pokazuje łapy precz. Macron mówi, a może my wejdziemy na tą Ukrainę, może wyślemy wojska, może podwyższymy dla was stawkę ryzyka. No to Putin rzuca tego asa na stół. No dobra, okej, okay, stop, mamy 6 tysięcy głowic jądrowych, najwięcej na całym świecie. 10 razy więcej niż Francja. No i co nam zrobicie? Jeszcze 2 lata temu z Macrona robiono taką sekretarkę Putina. Śmiano się z tego, jak często do niego dzwoni i że nic z tego nie wynika, że sobie rozmawiają po 2 godziny, a potem efekt jest żaden. Dzisiaj Macron jest osobą, która bardzo się zradykalizowała chyba. Mówi, że już nie zadzwoni. Nie, powiedział, że odbierze telefon. Że odbierze. Tak, sam dzwonić nie chce. Ten wywiad, w którym Putin powiedział o broni nuklearnej, to on, ja oglądałem ten wywiad, to jest 1,5-godzinny wywiad z Dmitrijem Kisielowym, propagandystą. To tam padło, ale trochę później, bo to tak wybrzmiewa, prawda, że to jest ten nagłówek, że tak jakby to był jego główne przesłanie, ale to jest część 1,5-godzinnego wywiadu, gdzie on tam pokazuje, jakim sukcesem jest Rosja, bo to jest przed wyborami i to jest część tego, gdzie dziennikarz się go pyta, a co z naszą triadą? I on mówi, a ona jest wspaniała i tak dalej. Natomiast to zachowanie Macrona, też nie wiem, czy oglądaliście ten wywiad Macrona ostatnio z nadawcami publicznymi we Francji, gdzie on tłumaczył, dlaczego to robi. Zresztą to, co mówiliście, że jest takie przeświadczenie i pojęcie, że Putin gra mocno, mając słabe karty, a Zachód gra słabo, mając mocne karty. I on chce to trochę zmienić. Na zasadzie, no dobra, no to wejdziemy na tą Ukrainę i co? Tylko, że tutaj wydaje mi się, że polega problem na tym, że społeczeństwa nie podtrzymują tego twardego nurtu. Że jak widziałem echa w Polsce to, i patrząc na dane, ile osób jest chętnych do tego, żeby walczyć, to patrząc, on zwariował, no zaraz będą nas tam wysyłać. Więc ta jego próba silnego zagrania nie jest podtrzymywana przez społeczeństwo i z gruntu rzeczy może po prostu to nie wyjść tak, jak on to planuje. Ja tak to widzę w ten sposób. Ja bym jeszcze dodała jedną rzecz. Myślę, że Macron jest cokolwiek wściekły historią z Afryki, kiedy Rosjanie weszli mu w jego naturalne strefy wpływów, czy w zasadzie postfrancuskie, kiedy oczywiście nie bezpośrednio sama Rosja, ale za pośrednictwem prywatnych firm wojskowych, w tym osławionej grupy Wagnera, zaczęła się w tej Afryce pokazywać i sądzę, że to był też jeden z tych czynników, kiedy Macron stwierdził, że no jednak trzeba zareagować, że nie można Rosjanom pozwalać na to, żeby panoszyli się wszędzie. Ja uważam, że defaultowe tak zwane ustawienie przed wojną była współpraca kontynentalna Francji, Niemiec z Rosją kosztem nas na przykład i naszych interesów, dlatego że dawało to według Francuzów pokój i potencjalnie jakąś tam przetrwanie w dobie tej rywalizacji chińsko-amerykańskiej. Wyglądało to też na synergię, surowce, rynek, inwestycje, kapitały, prawda, i Rosja stabilizuje północną Eurazję. I stąd taka polityka francuska i niemiecka. Natomiast i trwała ona jeszcze. W pierwszym roku wojny, tak prawda, niemrawo, zwłaszcza Niemcy. Wydaje mi się, że po zabójstwie Nawalnego i po tym, co się wydarzyło na konferencji w Monachium i po tym jasnym stanowisku wschodniej flanki, wschodniego frontu NATO oraz tego, że Trump naprawdę może wyjść na offshore balancing z Europy i Amerykanie mogą olać gwarancję bezpieczeństwa, Macron zrozumiał, że się zmienił układ sił.
Tak? I ta opcja optymalna dla Europy, którą uważa, że Francja to Europa, tak? Jest już nie na stole, bo Rosjanie wybrali konsolidację Eurazji. Wybrali. I to oni będą decydowali, z kim rozmawiają, a nie Europejczycy łaskawie ich dopuszczą tylko na innych warunkach do gry. I postanowił już pójść do przodu. Jest to rozwiązanie jakieś. Problem tylko na tym polega, że Europa jest słaba i może zostać przetestowane. Plus Polacy nie chcą iść pierwsi na Ukrainę. Zresztą sam o tym mówiłem, że zasada równego kroku co najmniej. I to może nawet nie z Francją, ale ze Stanami. Dlatego, że niestety jest różnica stawki ryzyka. Intelektualnie Macron ogarnia. Zmienił się układ sił, a zatem zmieniła się jego koncepcja. Jest szansa na zbudowanie prawdziwej jednej Europy na kanwie tak naprawdę wojny z Rosją. Co obsługiwałoby podstawowy interes państwa polskiego, czyli wypchnięcie Rosji poza system? Problem polega na tym, żebyśmy to nie my ćwiczyli. To byłoby idealnie, tak? Tylko Amerykanie, Francuzi. No i tutaj zaczyna się prawdziwa polityka i nasza przyszłość. Myślę, że minister Sikorski też to rozumie, z jego wypowiedzi ostatnich to wynika. Natomiast jest jedna rzecz taka, że Europa nie ma uruchomionego, wystarczającego potencjału, żeby się z tym zmierzyć, już nie mówią o poparciu społecznym. Jest rozproszonym organizmem między różnymi organizmami państwowymi. Nie ma przemysłu wojennego. Samo PKB, mówię, nie walczy nad Donem i w Donbasie. Absolutnie, tylko trzeba mieć przemysł, trzeba mieć produkcję wojenną, amunicję, trzeba mieć wojsko. Bez Amerykanów wygląda to źle. I to będzie bardzo ważny moment, czy moim zdaniem ten rok zadecyduje o tym, czy powstanie wspólna Europa i to będzie na kanwie mobilizacji antyrosyjskiej, bo taką Europę poparliby też Polacy. Innej, moim zdaniem, Polska i kraje wschodniej flanki nie poprą. Tak, jakichś innych pomysłów strategicznej autonomii i tak dalej. I w tej przestrzeni rozegra się również sygnalizacja nuklearna Putina, który będzie groził nam, prawda, izolacją niektórych, na przykład Polski. I tutaj my musimy też się z tym zmierzyć. To jest ogromny wątek, nie chciałbym za długo o tym mówić. Tylko jedno słowo, ambicje też, Jacku, zwróć uwagę, że jeżeli rzeczywiście tak się stanie, jak Macron się boi, że Stany Zjednoczone wyjdą na Pacyfik, a jak Trump wygra wybory, to już w ogóle może NATO rozwalić, jak niektórzy się obawiają, no to powstanie pewna próżnia przywództwa. No i Macron ma ochotę, żeby to Francja i on przejął tutaj schedę, a nie Niemcy na przykład, którzy niespecjalnie mają na to ochotę. Stąd te napięcia w ramach Trójkąta Weimarskiego, które my mamy, niemiecko-francuskie, rzekomo łagodzić. Natomiast problem polega na temat prostej rzeczy. Ja widziałem wczoraj, Macron powiedział, my mamy broń jądrową, więc jesteśmy bezpieczni. 290 głowic, 290. Amerykanie mają 5000. No. I pytanie, czy może Francuzi czują się bezpiecznie, ale czy są w stanie przykryć parasolem atomowym na przykład Polskę, państwa bałtyckie? No właśnie, to jest pytanie jeszcze retoryczne. No. Mówicie państwo o interesach, o tym, gdzie też Polska w tych interesach jest. W ostatnich dniach w Polsce dużo się mówiło o interesach. W piątek, powiedzmy, był trochę bardziej żartobliwy. Były dyskusje o tym, czy trudno jest położyć naleśnikarnię w Opolu, czy też jest to biznes, który trudno jest utrzymać. Ale już sobota przyniosła nam rozmowy o biznesie na trochę wyższym szczeblu, mianowicie Komisja Europejska rozdysponowała 500 milionów euro na kwestię amunicji. No i niestety tutaj Polska nie została zbyt dobrze potraktowana w tym podziale pieniędzy, bo dostała zaledwie 2 miliony euro spośród tych 500. Niemcy, jakby to wszystko zsumować, ponad 120 milionów euro. Już zaczęło się śledztwa, bardzo dobrze. Kto zawalił? Dlaczego dostaliśmy tak mało? Wygląda na to, że polskie trzy firmy zbrojeniowe wystąpiły łącznie o 11,5 miliona euro, czyli no nie tak specjalnie znowu dużo, z których dostały dwa. I dwie z tych firm nie dostały w ogóle ani eurocenta. Jak panowie i panie patrzycie na tą sytuację? No, sprawa jest delikatna. Rzeczywiście Nitrochem i Mesko aplikowały, nie dostały. No i cóż, pierwsza sprawa. Niestety już to stało się przedmiotem tego, co jest oczywiście zawsze u nas, czyli naparzanki politycznej. Od półtora dnia na Twitterze przerzucanie odpowiedzialności. Kto je winien? Tusk, bo rządzi teraz, czy PiS, bo rządził wtedy, kiedy trzeba było składać te aplikacje. Drugi wątek, jaki się pojawia, to oczywiście, że jak zawsze złe Niemcy i Europa nas wystrychnęły na dudka. No ale trzeci problem, i to jest, trzeba zbadać, to jest to, jak te aplikacje, trzy, które myśmy złożyli, zostały przygotowane fachowo,
czy rzeczywiście mieliśmy możliwość, żeby to te pieniądze zgarnąć, o które aplikowaliśmy, czy też przypadkiem ta negatywna decyzja w przypadku tych dwóch firm nie wiązała się na przykład z jakimiś problemami proceduralnymi, czy też po prostu brakiem możliwości. I tutaj to musi zostać bardzo, bardzo dogłębnie zbadane. I uwaga, nie dlatego, żeby potem ciągać posądzać kogoś, czy wyciągać konsekwencje, tylko ta wojna pokazała, i to jest jedna z najważniejszych lekcji z tej wojny na Ukrainie dla nas, że tak jak Napoleon mówił, że są potrzebne do prowadzenia wojny pieniądze, pieniądze i pieniądze, to tak naprawdę potrzebna jest amunicja artyleryjska i amunicja artyleryjska. Ale jeśli my artyleria po dwóch latach wojny obok nas nie jesteśmy w stanie produkować amunicji, bo taki mniej więcej sygnał wychodzi, że my nie mieliśmy mocy produkcyjnych, żeby w ogóle się zmierzyć z tym zleceniem, no to znaczy, że totalnie zaniedbaliśmy ten temat. Przecież pomyśl sobie o innej rzeczy. A pomyśl sobie taką sytuację, odpukać, że jest wojna. I my się wystrzelamy ze wszystkiego, co mamy w magazynach bardzo szybko. I co się staniemy? Staniemy się żebrakiem po prostu. Nie my będziemy decydowali o tym, kiedy skończymy wojnę, tylko będą decydowali za nas ci, którzy nam dostarczają sprzęt i ci, którzy dostarczają nam amunicję. Musimy mieć, no ja nie mówię, że musimy produkować samoloty nowoczesne piątej generacji. To jest niemożliwe dla naszego przemysłu. No ale pociski chyba możemy w olbrzymich ilościach produkować. Artyleria to bóg wojny, czy też bogini wojny. 60-70% strat, jakie ponoszą armie na Ukrainie, to w wyniku działań artyleryjskich. I teraz widzimy, jak na przykładzie Ukrainy. Jak była artyleria, to Ukraina walczyła i nacierała. Znaczy, jak była amunicja. Skończyła się amunicja, bo Zachód już niespecjalnie ma z czego dawać, bo już skrobie łyżką po dnie i też nie ma jak produkować. No i Ukraina jest w czarnej D i zaczyna po prostu się cofać. Bardzo proste. Jeżeli chcemy toczyć wojnę długo, musimy sami mieć możliwość zaopatrywania się, a nie zdawać się na łaskę innych, chociażby w amunicję. Trzy słowa. Deindustrializacja, deindustrializacja, deindustrializacja. Okazuje się, że przemysłowy mordor Eurazji absolutnie jest w stanie pokonać zaopatrzone w niesamowite statystyki PKB, jakość życia i poziom usług państwa Zachodu, które mają żenujące liczby produkcji amunicji, w tym Amerykanie. To jest absolutnie niesamowite. Jeżeli nie zmienimy tego, będziemy mieli nowy świat. I to jest taki przykład, co do Polski może się nie będę wypowiadał. Dla mnie to ogólnie nie jest zaskoczenie. Nie mam pojęcia, co zadecydowało konkretnie o firmie X, Y, Z i tak dalej. Natomiast ja powiem jedną rzecz. Wszystko zaczyna się i kończy na polityce. W tej sprawie, jeżeli będzie właściwa jakość, którą politycy dowiozą, zarówno co do decyzji, woli, trwania tej woli, a potem właściwych zarządczych decyzji, to jest to wszystko do zrobienia. Problem polega na tym, że z różnych powodów, jakości, decyzyjności, konfliktu interesów, księstw, które istnieją w Polsce, setki księstw po prostu, to nie jest tak, że premier jeden lub drugi podejmuje decyzję i się coś dzieje. I to jest ogromny też problem państwa polskiego. A na to jeszcze się nakłada cała ta konstrukcja, o której mówiłem wcześniej, rozproszone mechanizmy władzy w Unii, w Europie, ktoś zawsze korzysta, ktoś nie korzysta. I dlatego to wszystko będzie bardzo trudne i jest to bardzo symptomatyczne. Zakłady zbrojeniowe w państwie polskim nie pracują na trzy zmiany. No, zadam pytanie może publiczne, dlaczego? Dlaczego? No powiedzmy sobie, dlaczego? Bo co, nie mamy inżynierów wystarczająco? Dokładnie tak. No dokładnie. A zatem deindustrializacja. W związku z tym nie ma na to... Może stupy takie szybkie. Woli, ja akurat mam taką sytuację, że z rodzinnego punktu widzenia wiem, dlaczego tak jest. Po prostu brakuje ludzi. Brakuje wykształconych ludzi, niezależnie od tego, jak dobrze by im nie płacić, bo fizycznie bylibyśmy w stanie przejść na taką produkcję, tylko zwyczajnie... A czy próbujemy tych ludzi wykształcić? To znaczy przestawić nasz system edukacji w taki sposób, na razie jeszcze nie. Skłonić ludzi... To jest kwestia, która jest bardzo trudna. To znaczy powolutku w niektórych obszarach to się zaczyna dziać, ale tak naprawdę ile lat temu zostało położone szkolnictwo zawodowe, ile lat temu zostało położone szkolnictwo techniczne, bo ono jest o wiele droższe niż humanistyczne. Tak. I jakby do wykształcenia humanisty, przepraszam, bardzo uproszczę, potrzebny jest wykładowca z tablicą i z kredą, tak? Natomiast już dla inżyniera to muszą być laboratoria, to muszą być doświadczenia, to musi być całe zaplecze techniczne, które jest o wiele droższe, więc zrezygnowano z tego i teraz mamy efekt drastycznie zły, tak bym powiedziała. Kapitalizm finansowy. Krótkie poszukiwanie stopy zwrotu na wszystkim. W związku z tym nie opłaca się w intensywne, capital intensive rzeczy, a przemysł trwa. Znaczy, trzeba trochę włożyć i poczekać. I to jest przemysł bardzo wojenny, rozumiem. Każdy.
który wymaga dóbr kapitałowych, maszyn realnych, materiałoznawstwa, trwa. No więc jeżeli można zainwestować na szybko i mieć stopę zwrotu yieldy za rok, za trzy, za pięć, to kapitał ucieka, bo polityka nie ma na nią władzy. I to jest kapitalizm finansowy i to jest właśnie to, co Chińczycy zarzucają Zachodowi. I nie chcą. No i to rozstrzygnie, ta cała wojna, to całe napięcie rozstrzygnie, kto miał rację. To jest straszne właściwie, tak? Bo podważa to całe nasze cywilizacyjne przekonanie o tym, że nasze życie jest jak gdyby lepsze, mądrzejsze i też jak gdyby strona etyczna jaka jest tego. No, czy ma uczenie matematyki, fizyki, materiałoznawstwa jest ważniejsze od tego, że się masaże robi, tak? No to jest jak gdyby, no bo ktoś musi też robić te rzeczy materialne, tak? Ktoś musi robić. Ale mamy niższy VAT na beauty usługi. Więc, tak, mamy niższy na. Mamy. Tak. Zostało obniżone, ale więc to akurat. Kosmetyczki będą miały lepiej. Było problemem też. Jeśli chciałeś przekierować. W Stanach kodeks podatkowy jest absolutnie źle ustawiony. Nie wspiera, pisał o tym Goldman w raporcie dla. Niedawnym, nie wspiera absolutnie właśnie tych przemysłów, które dają materiałoznawstwo i przyszłość. Tak? Mhm. Tomek, chciałem ciebie zapytać, bo może dostaliśmy dość drogą, ale jednak bardzo potrzebną nam lekcję, że nasz system zbrojeniowy, produkcja amunicji totalnie leży i gdyby nie ta decyzja Komisji Europejskiej, to nikt by na to nie zwrócił uwagi. A teraz zacznie się jakieś oddolne ciśnienie, że halo, halo, jak to jest, że my nie jesteśmy w stanie produkować amunicji, a mamy być może za chwilę wojnę. Być może nam jest potrzebny taki zimny prysznic i politycy nie potrafią zajmować się ważnymi tematami, gdy ten zimny prysznic po prostu nie leci im na głowę. Być może tak. Na pewno jest to sprawa, którą trzeba zbadać, tylko że też bym zwrócił uwagę na to, że my nie możemy robić wszystkiego. To są ogromne koszty. Jeśli my przestawimy naszą gospodarkę na stopę wojenną, to jest niemożliwe w obecnej sytuacji. Rozumiem, że cały czas, może to co ja powiem będzie trochę kontrowersyjne, że cały czas mamy tą sytuację, że za chwilę będzie wojna, no ale Rosja przez ostatnie dwa lata zdobyła jedno miasteczko, tak? I te wydatki to jest też ogromny biznes, no nie oszukujmy się, to jest ogromne lobby zbrojeniowe, które co chwilę może naciskać na jakieś, a nie mamy tego, nie mamy tamtego. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na tę stronę, prawda? Że lobby wojskowe może to wykorzystywać do swoich nacisków. Oczywiście, dlatego przywództwo polityczne jest kluczowe i które rozumne jest, rozumie też to, a nie też ulega oczywiście naciskom. Ma rozeznanie strategiczne, co jest potrzebne. Jest jakaś długotrwała kultura polityczna i strategiczna w państwie danym, państwie X, naszym na przykład. To jest, żeby też sobie właśnie radzić czymś takim, bo zawsze się pojawiają asymetrie. Nawet przy za dużych zamówieniach, raptem na trzy zmiany i ktoś... To też może być szkodliwe. Oczywiście. No, na tym polega trudność polityki. Tak? Ja myślę, że jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. To znaczy każdy duży przemysł funkcjonuje tak, że on pójdzie na inwestycje, jeśli będzie miał gwarancję, że to, co zostanie wyprodukowane, zostanie zakupione i przynajmniej na tym jakkolwiek zarobi. I problem polega na jednej rzeczy, że my ciągle w naszym świecie euroatlantyckim żyjemy w białym czasie pokoju, który nie jest już wcale biały, jest co najmniej szary. Nie ma w zasadzie myślenia o czasie kryzysu, bo trzeba byłoby bardzo mocno choćby zacząć zmieniać ustawodawstwo. I to wszędzie, zarówno na poziomie poszczególnych państw członkowskich NATO, jak i w samym podejściu sojuszu. A tymczasem, czy w Rosji, czy w państwie związkowym Rosji i Białorusi, oni sobie to już wpisali choćby do doktryny wojennej państwa związkowego, która została opublikowana dwa lata temu. Jest czas pomiędzy, jest czas, oni to nazwali rosnącego zagrożenia militarnego. My to nazywamy czasem kryzysu. I w zasadzie im to rozwiązuje nawet właśnie znów pozory legalności. Mogliby tego kompletnie nie robić, bo i tak upraszczając bardzo, co powie Putin, zostanie wykonane. Mimo wszystko oni sobie te pozory legalności zachowali, rozwiązując zdolności, możliwości i dając kompetencje dodatkowe dla służb specjalnych, dla wojska, dla przemysłu zbrojeniowego. I teraz pytanie, czy u nas dojdzie do punktu takiego, w którym my stwierdzimy, że jednak ten czas pokoju już się w takim znanym nam kształcie jeszcze sprzed kilku lat skończył, ponieważ wyzwań jest bardzo dużo. Tu możemy zaraz przejść do całej sfery hybrydowej, która przyznaję uczciwie jest moim konikiem, ale jeśli spojrzymy choćby na ostatnie komunikaty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to mi się włos jeży na głowie, bo niekiedy jest naprawdę o centymetry od dużego nieszczęścia. I czy naprawdę my jesteśmy... Znaczy? No na przykład, być może panowie pamiętacie, chyba 2 czy 3 tygodnie temu był komunikat, że złapano obywatela Ukrainy, który przygotowywał zamach we Wrocławiu.
i w zasadzie złapano go tuż przed dokonaniem tego aktu. Gdyby on został dokonany, no tutaj tylko powiem, że to byłoby bardzo duże nieszczęście dla całego Wrocławia. Są sytuacje, w których widzimy po komunikatach, że jest obserwowana nasza infrastruktura krytyczna. No i teraz znów to nas przenosi właśnie na poziom walki poniżej tego progu wojny kinetycznej, a de facto jeżeli popatrzymy i się wsłuchamy uważnie, co mówią Rosjanie, mówią wprost, oni są w stanie wojny z państwami NATO. Nie kinetycznej, ale właśnie takiej i teraz właśnie problem polega na tym, jaką my mamy odpowiedź w ogóle jako wszystkie państwa natowskie. Teraz popatrzmy na domenę cyber, najmłodsza, piąta domena operacyjna, uznana przez NATO na szczycie w Warszawie w ogóle w 2016 roku. To jest jedyna domena operacyjna, w której nie mamy czasu pokoju. No i a narzędzia stosujemy tak naprawdę tylko i wyłącznie do czasu pokoju. I to się robi poważny problem. Moim zdaniem dotyczy to kwestii naprawdę bardzo poważnej debaty, w jakim stanie my istniejemy w rzeczywistości. Czyli Rosja wie, że jest na wojnie i jest na wojnie, a Europa sama nie wie, czy jest na wojnie. Czy tak? Nie jest na wojnie, dokładnie tak. Tak, no i jeszcze przy hybrydowości jest kwestia tego, że defensywne działania prawie nie działają, a na pewno nie powstrzymują, bo ma inną naturę i musimy sobie jako państwo zadać pytanie, zwłaszcza, że jesteśmy w sojuszach, prawda, w grzecznym obozie Zachodu, nie możemy być tylko reaktywni. Musimy sobie zdać z tego, przynajmniej my tak uważamy w strategii, że jeżeli jesteśmy na wojnie, jeżeli jest taka sytuacja, że hybrydowo są takie rzeczy, to dlaczego jesteśmy tylko reaktywni? To co konkretnie mielibyśmy robić, żeby być aktywni? Na przykład mieć rozpoznane wszystkie kochanki białoruskich pograniczników i tak dalej, i po to, żeby ich żony dostały wiadomości odpowiednie, bo tak chcemy. Żeby mieli tam w domu po prostu Saigon. Przykładowo takie delikatne rzeczy. Można sobie wyobrazić, jakie można mieć jeszcze inne. No. No, ja dobry, będę zapisywał pomysły. Ja się śmieję kochanki na granicy. Że przed kryzysem granicznym akurat cała załoga pograniczników białoruskich została wymieniona. Akurat nie zostali zabrani z granicy ci, którzy tam służyli dotąd. Co było też bardzo celowym działaniem, dlatego że było bardzo dużo kontaktów wcześniej pomiędzy naszą Strażą Graniczną z Komitetem Granicznym Białorusi. Powiedzmy, że byli tacy, było jakieś quasi partnerstwo, oczywiście też umowne. Potem nagle się okazało, że po drugiej stronie są zupełnie inne osoby. To jest w ogóle przeciekawa historia. Ja akurat znam ją trochę lepiej i ze względu na to, czym się zajmuję i ze względu na to, że bywam w Podlaskiem, więc temat jest mi bardzo bliski sercu. Cały spektrum jest, ja tak specjalnie, bo zapamiętają wszyscy to i o to chodzi, żeby zapamiętali, ale spektrum jest nieskończone. Tylko nie możemy być takimi frajerami, co tylko czekają i nie mają rozpoznane na wschodzie słabości. To jest sweet spots, takie słodkie punkciki ich, gdzie może boleć. A może już to się dzieje, tylko nie wiemy o tym. Nie. Raczej kultura strategiczna w państwie polskim jest taka, że się nie dzieje. Moim ale na przykład wyłączenie Instagrama w pewnym momencie zabolało, tak? I to bardzo, bardzo mocno, bo przecież płacz influencerek rosyjskich był słyszany na drugim końcu globu. Więc się okazuje, że my czasami mamy zupełnie w nieprzewidywanych miejscach narzędzia wpływu. Ale myślę, że to, jak to mówicie, ta wojna hybrydowa, to ona się rozpędzała w pierwszych dniach tej prawdziwej wojny i wtedy widzieliśmy, że ale hakerzy, którzy tam przejmowali kanały telewizyjne, wypuszczali materiały propagandowe w telewizji rosyjskiej, żeby powiedzieć, co tak naprawdę się dzieje na Ukrainie. Mówiliśmy o tej grupie Anonymous, która w ogóle rozsadzi Rosję od środka. Minęły 2 lata, nikt się tym nie zajmuje, tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy to nie jest do końca tak, tylko tak. Zwróćmy uwagę, że narzędzia hybrydowe Rosjanie stosowali w bardzo intensywny sposób już od lata 2013 roku, kiedy najpierw się toczyła gra o to, czy Ukraina podpisze umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, czy nie. Później dopiero był Euromajdan i później dopiero była aneksja Krymu. I bardzo istotnie grali na narzędziach hybrydowych mniej więcej od jesieni 2021 roku. To jest zarówno dezinformacja, jak i próba ataków na infrastrukturę bankową i energetyczną. Natomiast kwestie związane z tym, co my możemy. Ja myślę, że my mielibyśmy zdolności. Tylko jest kwestia woli politycznej, decyzji, czy podejmiemy taką, a nie inną decyzję, czy nie. I teraz znów. A dlaczego tej woli może nie być? Bo my żeby nie eskalować? Nie do końca. Nie do końca w takim podejmowaniu takich decyzji, podejrzewam, bo jesteśmy w sojuszu w NATO. I takie działania to tu moglibyśmy wynegocjować. To jest pewien rozmach. Prawie też takie poczucie
że zawsze za nas myśleli inni, prawda? Na przykład, jeżeli zbierasz pomysły, Krzysztofie, to ja rzucam ci kolejny. Co by najbardziej Rosjan zabolało? Ja bym dał $1,000,000 na założenie partii niepodległości Kaliningradu, Królewca. O! I to jest naprawdę interesujące. No nie szkoda ci tych rozstrzelanych członków tej partii? No dobrze, ale a propos, no, dlaczego na przykład nie szkolimy Legionu Białoruskiego? Mówiąc wprost, już otwartych, dlaczego nie szkolimy Legionu Białoruskiego niepodległych Białorusinów? Nie, no to jest... To przecież by od razu... Ale dlaczego było? Ja nie rozumiem. No Piłsudski wykorzystał... Było określone jako prowokacja i Łukaszenko to wykorzystał z miejsca i podejrzewam, że nie dostalibyśmy na to zgody. Ja uważam, że z Amerykanami, gdyby zobaczyli prawdziwych partnerów, wynegocjowalibyśmy nie tylko to, bo Amerykanie odchodzą z Europy. Udają, że są na poważnie i potrzebują partnera, który będzie robił takie rzeczy. Taki nadchodzą czasy. Znaczy nie, no zgodzę się z tym, bo to się wpisuje też w tą politykę Macrona, że trzeba trochę twardziej, tak. Bardziej twardo. Lisowczyków też naszych powinniśmy zrobić, tak? Tak swoją. Ukraina to robi. Tomek, dokończ. No w sensie zgadzam się z tym, że z Putinem trzeba rozmawiać twardo i troszeczkę takiej twardszej gry tutaj jest wymagane. Taka jest przynajmniej moja ocena tej sytuacji. Nie wiem, czy akurat Legion Wyzwolenia Białorusi i jakieś przeskoki przez granicę, czy coś takiego, tak jak tam ten Legion Wolności Rosji, tak, robi z Ukrainy. Trzy są, jeszcze teraz powstała jakaś brygada syberyjska. Aha. Nie, ale to jest dobry przykład, o czym pan mówi, no bo zaczęliśmy od wyborów, no to zobaczcie, że Ukraińcy też zastosowali metody hybrydowe wobec Rosji. Po pierwsze, dzisiaj tam zhakowali system wyborczy. Zaczniemy, co z tego wyjdzie. Natomiast i tak nie ma znaczenia dla rezultatów. Temu, no słuchaj, ale jakiś zamęt jest. Nawet nikt tam nie zauważył tego, bo nikt go nie włączał tego systemu, więc to, że on nie działa, to nie ma znaczenia. To prawda, natomiast dużo ciekawsze były te ataki, którymi mieliśmy do czynienia pod koniec mijającego tygodnia. Już są trzy te legiony. Legion Wolna Rosja, tak? Jakaś brygada syberyjska i jeszcze jedna formacja. Oni zresztą przy użyciu między innymi polskiego czołgu PT Twardy, co ciekawe, tam wjechali do tego pogranicznego okręgu na Białgorod. No i to jest taka klasyczna zagrywka, którą zresztą już stosowali nawet Niemcy podczas II wojny światowej, żeby wspomnieć Armię Własowa, czy w ogóle milion ochotników, tak. Dywizję łotewską, estońską, ukraińską, turkmeńską i tak dalej. I to jest interesujące, bo Ukraińcy pokazali, proszę bardzo, tutaj jest niestabilnie, wy robicie wybory, a wy macie de facto wojnę domową. Używając właśnie Rosjan, to są głównie jeńcy, ale nie tylko, którzy dostali się do niewoli ukraińskiej. Ja się upieram przy tym Królewcu, bo to jest ten niezatapialny lotniskowiec Putina u naszych granic, a wiadomo, że ci ludzie z tego Królewca, ci Rosjanie, mają Polskę blisko, a Rosję daleko. Ja nie mówię od razu, że to będzie rosyjski Tajwan za 10, 15 czy 30 lat, ale jakiś zamęt można w tą stronę robić. Ale rozumiem, że to nie chodzi o stworzenie Legionu Wyzwolenia Kaliningradu, tylko o jakąś polityczną. Step by step, spokojnie. Zaczynamy od polityki, ale a potem będziemy myśleć. Ukraińcy nie, mówię poważnie. Ukraińcy mają Kalinowskiego przecież. No. Dlaczego mamy być gorsi? No? Z tego, co pamiętam, pół roku temu Czechom obiecano ten obszar, żeby mieli dostęp do morza. Znaczy, my się śmiejemy, ale absolutnie w sygnalizacji strategicznej Rosjanie powinni sobie zdawać sprawę, że zdolności wojska polskiego oraz zgoda w NATO jest taka, że w wypadku wojny o państwo bałtyckie, jakiekolwiek rozpoczęcia, Rosjanie tracą wód królewiecki, bo tak naprawdę lądowo nie sposób pomóc państwom bałtyckim w wojnie, zwłaszcza jakiejś takiej, która trwa więcej niż 3 dni, bez kontroli lewej flanki i absolutnie wyeliminowania Królewca. To jest naturalny cel operacyjny. Bylibyśmy idiotami, gdybyśmy o tym nie myśleli. Rosjanie zakładają, że my o tym myślimy. I w sygnalizacji strategicznej, tylko ja wiem, to jest sprzeczne gdyby z naszym mentalem ostatnich 35 lat wiecznego pokoju, ale państwa poważne absolutnie sygnalizowałyby taką zdolność do zrobienia tego. Sygnalizacja może jest, tylko ja się zastanawiam, znów wracamy do kwestii, gdzie my się bronimy, przysłowiowo, tak? Na granicy czy 300 kilometrów dalej, bo jeśli generał Andrzejczak tutaj mówił o tym, że Rosjanie muszą mieć pewność, Białorusini zresztą też, że spalimy ich na 200-300 kilometrów, to oznacza jedno, że my tak naprawdę będziemy musieli mieć zdolności do użycia nie w momencie, jak nam pierwszy żołnierz rosyjski czy białoruski przekroczy granicę, bo to już będzie troszeczkę za późno, tylko tak naprawdę jak już będziemy byli w stanie stwierdzić, że są bardzo wrogie zamiary po tamtej stronie. I to jest ten taki moment, który jest bardzo trudny, bo znów wracamy teraz do odpowiedzialności politycznej. Który polityk w którymkolwiek państwie, czy bałtyckim, czy nawet u nas, czy rozmawiając już o całym NATO, zdecyduje o momencie, w którym jeszcze nie mamy formalnie tego aktu agresji, żeby zdecydować się na użycie naszych systemów. I to będzie bardzo trudne też politycznie do przepracowania w ciągu najbliższych lat, ale ta świadomość moim zdaniem jest i warto zwrócić uwagę nawet na komunikowanie
które nam wychodzi przy okazji, dlatego że w ubiegłorocznym orędziu Aleksandr Łukaszenka zaczął wymieniać wszystkie w zasadzie typy systemów, które dostanie 18. Dywizja Zmechanizowana. Ja się z chłopakami z dowództwa 18 śmiałam wtedy, że no chyba jest to pierwszy raz, kiedy, dobrze, nie uznajemy Łukaszenki za prezydenta, ale prezydent państwa ościennego wymienia, co dostanie na wyposażenie dywizja w państwie obok, ale oni rozumieją ten język siły. Natomiast dla nas niebezpieczeństwo jest też takie i stąd jest ten moment, kiedy ewentualnie uderzyć i czy, że poligon brzeski kończy się 3 km od naszej granicy. 192 km od Warszawy. I jeśli my sobie zdamy sprawę z tego, że ćwiczenia Kaukaz 2008 poprzedziły agresję na Gruzję, ćwiczenia sojusznicze zdecydowanie z Białorusią poprzedziły agresję na Ukrainę, no to znów pytanie, czy my będziemy stuprocentowo pewni, że to są w cudzysłowie tylko ćwiczenia, które angażują zachodnią Białoruś, angażują między innymi poligon brzeski, ale nie tylko, bo są też poligony zlokalizowane przy granicy z Litwą. Zresztą teraz na Białorusi trwa tak zwane sprawdzanie stanu gotowości bojowej wojsk i oni bardzo intensywnie ćwiczą tuż przy granicy litewskiej. No i właśnie to jest ten moment taki, kiedy się decydujemy, żeby potem się nie okazało, że to my będziemy obarczeni tym, że to my żeśmy wywołali wojnę, a nie ktoś dlaczego inny. Dlaczego pan się martwi? Niech się Rosjanie martwią. Niech nie urządzają ćwiczeń tak blisko. Ale mówiąc... Nie, to nie jest... Nie, ale nie żartuję, mówię spokojnie. Ja się martwię o to, że jeżeli my będziemy na przykład, będzie łatwo zwrócić na nas, że to my jesteśmy odpowiedzialni za wywołanie wojny, to pytanie, jak się zachowują nasi sojusznicy, tak? To jest bardzo trudne zagadnienie. To jest pytanie o to, czy mamy podjąć decyzję o ataku, gdy oni są blisko, tak? Że nie są jeszcze na naszym terenie. Dokładnie. To chyba nie jest nasza decyzja. W sensie my nie jesteśmy w pełni autonomiczni w podejmowaniu nie, tej decyzji. Nie, będziemy my decydowali. I my, my będąc w sojuszu w NATO, moglibyśmy zdecydować o tym, żeby wejść na teren sąsiedniego z nami państwa. W praktyce będziemy my podejmowali ze wszystkimi konsekwencjami, dlatego że jest... wciągamy NATO w konflikt w tym momencie. Właśnie oni mogą nie chcieć się dać wciągnąć. No na tym polega cała kwestia entrapmentu albo po prostu ryzyka bycia opuszczonym. Mhm. Dlatego sojusze są dynamicznymi kwestiami, jak w życiu, w biznesie spółki. I to jest bardzo ważny problem, na który pani Ania zwróciła uwagę. Wydaje mi się również, że geografia wojskowa państwa polskiego i w ogóle tutaj naszego obszaru predestynuje do działań ofensywnych obie strony. Również w otwartej wojnie kinetycznej na duże zasięgi. I Rajmund Andrzejczak ma rację, mówiąc o tym, że modelowo potrzebujemy systemu aktywnej obrony, a nawet projekcji sił elementowych rajdowych. Tak gdybyśmy byli państwem, które ogarnia, 35 lat miało wojsko prawdziwe, mamy powszechny pobór, mamy te zdolności jak Izrael. Tak? Izrael ma system aktywnej obrony. Rośnie zagrożenie, eliminuje, tak? Ludzkie, techniczne jakieś. Tu zbombarduje reaktor w Syrii, tu coś tam, tu eliminuje kogoś w Iranie. No niestety wchodzimy w taki czas, że gdy nie ma prymatu amerykańskiego, więc nie ma reguł gry, to wszystko pojawia się na stole. I teraz pytanie, jak chcemy przetrwać w tym systemie? Jeżeli chcemy przetrwać po staremu, to się może okazać, że jak przyjdzie godzina próby, nie ma czegoś takiego. I to jest coś nawet więcej niż tylko reagowanie, że się wojska zbierają pod granicą. My musimy sami zadawać dylematy operacyjne przeciwnikowi. To znaczy, to my, oni się mają bać nas. To znaczy, oni mają się bać i reagować na nas. Teoria teorią, ale czy naprawdę widzicie w Polsce polityka, który mówi, wjeżdżamy tam, na ten teren, wysyłamy wojska i że to się wiąże z jakąś akceptacją społeczną i całej sceny politycznej dla takiego rozwiązania. Przecież to by był, mam wrażenie, koniec takiego polityka w Polsce. No ale to są, powinni być mężowie stanu, teoretycznie, tak? Do tego oni są. Nie, ale niektórzy się wypowiadają, ale tak. Tego powinniśmy wymagać. Niektórzy się wypowiadają, mówią o jakimś wbijaniu w ziemię, czy coś takiego. Szymon Hołownia. Wiesz. Wyobrażasz sobie, że Szymon Hołownia mówi, dobra, atakujemy? Chciałbym być zwolniony z dyskusji o poziomie klasy politycznej w Polsce z jednego prostego powodu. Wydaje mi się, że... Onieśmiela się ta klasa. Inna kategoria ludzi jest wychowana podczas 35 lat strategicznej stabilizacji, gdy adopcja strategiczna załatwiła nam bezpieczeństwo i makroekonomię, Unia i Stany. W związku z tym była duża przestrzeń na walki frakcyjne o dostęp do koryta, że tak powiem, i kto co jak, tak? Bo gdyby ten czas można tak gospodarować. I do tego się sprowadza polska polityka, której wszyscy tak nienawidzimy. A co innego, jak jest czas, gdy państwo musi istnieć i zabezpieczać bezpieczeństwo obywateli, tworzyć sojusze realne,
balansować w ciągłej równowadze, jak w biznesie, negocjować w imieniu również obywateli zasady wymiany towarowej ze światem zewnętrznym, a nie mieć narzucone reguły, prawda, ileś tam wolności przepływów i tak dalej. Jacek, nie zmienia to faktu, że gdy zadałem pytanie, czy wyobrażacie sobie taki scenariusz, jaki nakreśliłeś, to wszyscy przy tym stole zaczęli się uśmiechać. Ale czasami jest też tak, że niektórzy ludzie dojrzewają do czasów. Spójrzmy na Zeleńskiego, nikt by za niego nie dał, no może niewiele by za niego dano jeszcze przed konfliktem. On dojrzał do tego, do roli, jaką miał pełnić, więc ja tutaj tak może tak trochę delikatnie optymistycznie, trochę optymizmu wleję, że może miejmy nadzieję, że ktoś dojrzeje do takiej sytuacji, gdy ona nastąpi. Nie, to też podjął ważny wątek pan zasygnalizował. Właśnie, bo ty się śmiałeś najbardziej, ja obserwowałem. Teraz chcesz szybko zmienić temat, a wytłumacz się przed Jackiem, dlaczego się śmiałeś. Ja się przed narodem mogę wytłumaczyć. Nie, no słuchaj, no wystarczy spojrzeć, no. Jacek mówi o apolityczności. Ja zawsze też podkreślam, że jestem apolityczny, no ale też dlatego, że specjalnie nie ma z czego wybierać. Nie? Natomiast fajnie, że pan zasygnalizował to w ogóle pytanie, czy my jesteśmy autonomiczni. Jacek postuluje, że tak powinniśmy być, ale czy jesteśmy, to jest zupełnie inne pytanie, kto będzie podejmował za nas decyzję. Natomiast ja słuchałem przez jakiś czas naszej dyskusji i zdałem sobie sprawę, że naprawdę nieźle w niedzielę daliśmy czadu. Ja chcę tylko uspokoić widzów, którzy nas oglądają. Siły zbrojne budujemy po to, żeby odstraszyć przeciwnika i po to kupujemy te wszystkie zabawki, o których pani Anna mówiła. Nie, żebyśmy rzeczywiście mieli z nich strzelać, tylko po to, żeby Rosjanie, kiedy będą myśleli, czy jakiś inny potencjalny przeciwnik, no bo każde działanie to jest pewien... Żeby nie pomyśleli sobie, oni nawet nie mają amunicji, mają puste magazyny, można wchodzić jednym czołgiem. Słuchaj, każdą decyzję, którą podejmujesz, to jest jakaś ocena ryzyka, prawda? No i to jest to samo. I teraz nie ma co ukrywać, więc po tym uspokajającym wstępie powiem tak, nie ma co ukrywać. Wystarczy spojrzeć na specyfikację techniczną tego sprzętu, który my kupujemy, o czym mówiła pani Anna, dlaczego Łukaszenko jest przestraszony, to bo zastanawia się, a po co im jest potrzebne artyleria, która może uderzać głęboko, mam na myśli HIMARSy i te czumno, które będziemy mieli prawie 1000 wyrzutni, nikt tego nie ma tyle na świecie. Po co nam jest potrzebne? O, teraz był największy news wizyty Duda Tusk w Waszyngtonie, co kupujemy? 821 JASM-ów, których przypomnę, że mamy do tej pory 70, a są to pociski, które w tej swojej wersji, którą my mamy, sięgają na 900 kilometrów, potrafią precyzyjnie uderzyć spod skrzydeł F-16 bądź F-35, które będziemy mieli. To do czego my będziemy strzelać na 900 kilometrów? Drugi punkt. Polska zapowiedziała, że chciałaby kupować te pociski w rozszerzonej wersji do 1900 kilometrów. Już jeden z portali napisał Petersburg i Moskwa w zasięgu polskich rakiet. No rzeczywiście do Moskwy jest tam, nie wiem, 1200, do Petersburga 1000. No po co to wszystko kupujemy? To jest jasne sygnalizowanie potencjalnemu przeciwnikowi. Zastanówcie się dwa razy, bo mamy możliwość, żeby uderzyć również was i wam zrobić krzywdę, której na przykład Ukraińcy nie mają, bo nie mają takich możliwości, bo im to Amerykanie zablokowali. I ostatnia sprawa a propos Królewce Kaliningradu. Sygnalizujemy, taki przykład tylko powiem, z czego na początku była wielka afera, ale na przykład ci generałowie, którzy przychodzą do historii realnej, z którymi robię rozmowy, którzy mieli wpływ na kształtowanie tych polskich planów operacyjnych, mówią jasno, jeżeli coś się zacznie, to pierwszym celem będzie Królewiec Kaliningrad i oni muszą o tym wiedzieć. Ja chciałem wrócić dosłownie na chwilę do historii decyzji tej Komisji Europejskiej, ponieważ mam wrażenie, że to jest najbardziej taki praktyczny temat, którym można na dzisiaj się zająć i z niego coś wyciągnąć. Czy nie jest czasem tak, że polski przemysł zbrojeniowy jest zbyt rozproszony i nie powinniśmy mieć dużo małych firmek, które się próbują dostać do budżetów europejskich nieudolnie, a powinniśmy mieć jeden wielki koncern, który miałby inne możliwości. Coś jak Orlen w paliwach. Nie patrzysz na mnie, ale ja się nie czuję specjalistą od przemysłu wojennego. Mogę spojrzeć na kogoś innego. Jak to powinno wyglądać? Mamy potencjał w niektórych sektorach. Wydaje mi się, że kluczem jest decyzja polityczna oraz czas, żebyśmy to rozruszali. Decyzja polityczna, żeby się nie bali podjąć decyzji o nakazie, bo przecież są spółki Skarbu Państwa niektóre. Nakazie produkcji na 3 zmiany. Plus oczywiście zapewnienie kadry, co jest problemem. No ale w niektórych segmentach, na przykład produkcji dronowej, jesteśmy potentatem. Tak? No, państwo mogłoby naprawdę pomóc, zwłaszcza, że widzimy, ile dronów jest zużywanych tak, na wojnie. Wydaje mi się, że kluczowa jest jakość klasy politycznej, ich decyzja i później zarządcze realizowanie tego. Tak mi się wydaje, że a chociaż mówię, nie czuję się specjalistą od organizacji produkcji wojennej. Będzie dwa hasła. Kapitał prywatny. Moim zdaniem mamy fantastyczne małe, średnie firmy, które dużo robią. I trzeba je dopuszczać.
I dlatego sceptycznie patrzę na twój pomysł państwowego wielkiego holdingu na miarę Orlenu, bo był taki minister obrony, który uważał, że wszystko co prywatne to podejrzane. I dużo straciliśmy przez to, kupując na przykład pewne rzeczy na zachodzie, które mogliśmy sami produkować, tylko trzeba było zaufać prywatnym przedsiębiorcom. No nie możemy mieć takiej perelowskiej mentalności, że wiesz, państwo musi wszystko kontrolować. Ja tylko pytam. Bo... nie, ja nie jestem. Ale... byłem kiedyś... nazwijmy to przetargu, Niemcy sobie poradzili. Znacznie no. To jest przetarg na amunicję, o tym mówimy, tak. No to tutaj ciężko, żeśmy też stworzyli, wiesz, całą linię produkcyjną amunicji, bo to chodzi o te doraźne problemy Ukrainy związane z nierównością amunicji artyleryjskiej. Gdzie zresztą też trochę się tam przesadza z tą siłą Rosji, bo Rosja na początku używała 60 tysięcy tych pocisków dziennie, a teraz około 10. Więc to nie jest tak, że oni tam są jakoś bardzo rozkręceni, ale wrócę do tego wątku, że ja bym patrzył na to jednak europejsko. Jeśli będziemy patrzeć europejsko, że jakoś to... Bo my nie jesteśmy w stanie chyba wszystkiego zrobić sami, prawda? Jako Polska, więc lepiej nam będzie w organizmie, że my będziemy odpowiedzialni za jakąś część, inny kraj za inną część. Tylko to my ponosimy w dużej części ten wysiłek finansowy wojny na Ukrainie. I to i my ryzyko. Opróżniamy swoje magazyny, a na koniec inni nie robią na tym pieniądze. Nie, no, pociski, naprawdę, to nie jest najbardziej skomplikowana rzecz, którą się robi. No, ale pociski możemy robić. Ja tylko chciałem powiedzieć jedną... Ale Rosja ma problemy z podniesieniem produkcji organizacja. Swoich pocisków. I to nie jest takie łatwe, żeby zwiększyć. Rosjanie zwiększyli znacząco i brakuje im kilku... Ale do 3 milionów nie mogą dość, których sobie zaplanowali. Ale Amerykanie jak gdyby produkują ułamek tego, co Rosjanie. To jest straszne, bo mówię, PKB ma ogromne i Amerykanie nie są w stanie. Amerykanie tego nie robią z wiadomych powodów, no bo jest to obstrukcja przez republikanów. Nie, po prostu nie są w stanie tego zrobić. I to jest niestety straszny problem. Naprawdę nie są w stanie. No, wiem, ja czytałem publikację w Forbesie niedawno, że Amerykanie, gdy im się odblokują po prostu republikanie to, co się dzieje, czyli po prostu no, blokowanie pomocy dla Ukrainy, nazwijmy to wprost, części republikanów, no to tam od razu pojedzie 100 tysięcy, 200 tysięcy amunicji, że już zresztą oni produkują tę amunicję, tylko nie mogą ich wysłać. Nawet ostatnio znaleziono takie rozwiązanie, część republikanów, tych, którym się nie podoba to blokowanie wsparcia Ukrainy, że obejdą to i wyślą amunicję już teraz, około 100 tysięcy. Ja odsyłam tylko do raportu CSIS, do raportu Goldmana o bazie produkcyjnej i do innych raportów, które są, wiszą, można sobie wygooglać. Nie wygląda to tak jak dobrze, jak nam się wydaje. Niestety i Amerykanie mają przed sobą wojnę na Pacyfiku, więc też nie będą tak dawać skoro. I nie będą mieli śrubek dla nas, na przykład Abramsów, tak za bardzo. Słuchajcie, dwie sprawy. Amerykanie. Zaczęła się wojna 7 października na Bliskim Wschodzie po ataku terrorystycznym Hamasu. Nagle pociski zaczęły płynąć na Bliski Wschód dla Izraelczyków. Nagle się okazało, że nie ma ich nieskończenie, że możemy zaopatrywać Ukrainę, Izrael jeszcze sobie być może w przyszłości strzelać na Tajwanie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, bo widzę, że Krzysztofie wyjątkowo zabolała ci ta sprawa tych pocisków? Nie, wydaje mi się, że to nie tyle mnie zabolała, co wydaje mi się, że to jest sprawa, która będzie rezonować w polskiej polityce. Słuchaj, a nie chciałbym, żeby tylko było przerzucanie się, kto zawalił, tylko żeby wyciągnięto z tej sprawy trochę wniosków. Bo to jest sprawa życia i śmierci, te pociski. I teraz posłuchajcie, jest bardzo dużo się dzieje wokół tego, jest dużo głosów interesujących wokół problemu, bez wątpienia, który jest z produkowaniem amunicji. I na przykład pojawiła się taka informacja, że pewien polski koncert, czy pewna polska firma kupiła linię produkcyjną do produkcji pocisków, ale zapomniała zbudować do nich hal. W związku z tym ona leży, gdzieś niszczeje w jakichś magazynach i przeszedł już termin gwarancji. Czy tak jest? Czy te doniesienia są prawdziwe? Znowu trzeba to wyjaśnić jakąś, nie wiem, komisją, czy się dowiedzieć. No jeżeli rzeczywiście tego typu zaniedbania były, to jeszcze do tego wszystkiego jest potrzebna sprawna organizacja. No jest problem z produkcją prochu w Polsce, bo ponoć pewien komponent ktoś źle zarządził tym i w PRL-u produkowaliśmy mnóstwo prochu, a teraz tego nie robimy, tak? Na wystarczającym poziomie jakościowym nawet. No po prostu Elon Musk kiedyś powiedział, nie ma tylko rozwoju. Deindustrializacja powoduje detechnologizację wiedzy, bo trzeba znać matmę i fizykę, nie? A potem ją materiałowo tam na wielkiej ilości prób zrobić. I to jest ta różnica. No. Powoli w tej rozmowie przechodzimy za ocean, ale zanim przejdziemy, to chciałem poinformować naszych widzów, że jesteśmy dzisiaj w restauracji Oficyna w Pałacu Rozalin. Tutaj się nagrywa trzecie śniadanie. Jesteśmy tutaj dzięki uprzejmości firmy NAC New American Concept, gdzie można dzięki tej firmie też kupować elektronarzędzia, sprzęt ogrodniczy. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia pałacu w Rozalinie i zapraszamy też do korzystania ze sprzętu firmy NAC.
Do Stanów poleciała niedawno polska delegacja. Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk. Dużo było napięć przed tą wizytą, a jak już ona się zakończyła, to w zasadzie tak po przyjacielsku można powiedzieć. Co z niej wynikło? To zależy dla której ze stron, bo ten pomysł, żeby oni pojechali razem, z tego co czytałem, to był pomysł ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, pana Brzezińskiego, po to, żeby pokazać w Stanach, gdzie swoją drogą temat wojny wcale nie jest już tak chodliwy tej na Ukrainie, żeby pokazać, że jest jedność w Polsce, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy i w ten sposób przełamać ten impas republikanów. No to w tym sensie nie wiemy w zasadzie, czy coś działo, a obaj panowie, mam wrażenie, próbowali to rozgrywać na swoje, do swoich koszyczków, bo jak widziałem to spotkanie, część jawną, to tam pan premier Tusk zaczął od tego, że no już mam takie przesłanie, że my tutaj jesteśmy już znowu częścią Zachodu i tak dalej. Z kolei pan prezydent Duda forsował ten pomysł o podniesieniu budżetu wszystkich krajów. 3% PKB. Tak. Co z tego, co widzimy na razie, nie zarezonowało i niespecjalnie wyszło. Tak, ja w ten sposób mniej więcej widzę ten... No bo to chyba nie jest tak, że prezydent Andrzej Duda powie innym krajom, żeby zmieniły swoje budżety i one w tym momencie powiedzą, no dobrze, to zmienimy. To też takie chyba gra pod Amerykanów na zasadzie pokazania, bo to jest ten słynny postulat Trumpa, który tak wcześniej mówił, że mają wydawać te pieniądze, no to tutaj nagle Polska w ogóle wydawajmy więcej, że już nie ma tego problemu, coś w tym stylu, mniej więcej. Mhm. No cóż, nie jest to... Ja powiem tak, ten pomysł prezydenta Dudy jest... spośród wszystkich nierealistycznych pomysłów, jak ostatnio słyszałem, najciekawszy i najlepszy. I najbardziej nierealny. I najbardziej nierealny, bo rzeczywiście, ktoś kiedyś słusznie powiedział, niedawno nawet, że gdyby rzeczywiście wszystkie państwa NATO wydały 3% PKB, czy więcej na swoje zbrojenia, to nie bardzo byłby na co wydawać, bo by cała broń na świecie dostępna na rynku by się skończyła, bo to jest mniej więcej takie pieniądze. Przygotowałem się i słuchajcie, drodzy państwo, przygotowałem dla was i dla widzów taką statystyczną tabelę wydatki krajów NATO na zbrojenia. I słuchajcie, Polska jest czempionem 3,9%, Ameryka 3,5%, Grecja 3%, no bo się boi Turcji, potem państwa bałtyckie też wydają tyle, natomiast reszta jest poniżej 2%. To jest Francja 1,9%, no i tak dalej, i tak dalej. Teraz wyobraźcie sobie, że te wszystkie państwa borykają się z problemem dojścia do 2%, na przykład Niemcy chociażby, i teraz miałyby wydawać 3%. Myślę, że na początku trzeba dojść do tej dwójki, a potem myśleć do przodu. No. Jeśli mógłbym. Taka statystyka. Drodzy państwo, powiem tak. Niemcy wydają na wojsko mniej, niż wydawali po przegranej I wojnie światowej, gdy narzucono im wydawanie małe. Okay? I to tyle w temacie jest przygotowań niemieckich, pomocy, sił Europy. Samo wydawanie to jeszcze jest dopiero początek problemu. Dlatego, że można wydawać mądrze, można wydawać głupio. Arabia Saudyjska wydaje idiotycznie i nie ma wcale silnego wojska, a wydaje ogrom pieniędzy, ogrom, morze pieniędzy i nie potrafi sobie załatwić problemu nawet z jakimiś po prostu asymetrycznymi bojownikami. Ja się o to bawiam. Moim zdaniem stan Bundeswehry jest taki, że nawet włożenie tych wielkich pieniędzy nie uruchomi. Musi być pewna uruchomione procesy społeczne. Reforma wojska jest konstruktem społecznym. Musi być zgoda narodowa. Musimy wiedzieć, o co chodzi. To są sztaby. To jest pewna organizacja zamiany z wysiłku ludzkiego na efekt. To nie chodzi o te zabawki. To za mało by brzmiewa w Polsce i dlatego też mnie denerwuje to dyskutowanie. Ile my wydajemy, co my kupujemy, Apaczów tyle, tamtych tyle. Podczas gdy leżą takie podstawowe rzeczy, na przykład dyskusja publiczna, co to za wojsko, do czego my, czy mamy być pobór, czy nie, tak. Nie ma zgody społecznej w ogóle na to wszystko, tak. Naprawdę nie, apeluję z tego miejsca, nie załatwi tematu ani Europy, ani nasz, że ileś tam kupujemy czołgów, sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Do tego trzeba mieć strategię. Zupełnie się ma inną strategię, inaczej sztaby pracują do działań ofensywnych i defensywnych. Inaczej praca ludzka jest wykorzystywana i to niezależnie jaki jest sprzęt w dużej mierze. To też jest jak gdyby lekcja, którą pobieramy.
Co do tylko wizyty w Stanach, wydaje mi się, że Amerykanie przede wszystkim chcieli sprawdzić, żeby nie będą mieli takiej sytuacji jak Koreańczycy, że nowy rząd raczej powie, no dobra, to nie kupujemy tego, a tu w ogóle kredyt jest zły i tak dalej, tylko że wchodzimy, kupujemy i gra gitara. I że mamy tutaj jedność. Plus chcieli usłyszeć z wewnątrz, co tam Europejczycy knują. Bo musimy też wiedzieć, że Amerykanie nie są tak do końca zainteresowani tym, żeby ta Europa była taka samodzielna w pełni. Lepiej jakby robiła to, co Amerykanie chcą. Zachodnia Europa. I myślę, że chcieli mieć głos od wiernego sojusznika, który z powodów obiektywnych interesów państwa polskiego zainteresowany jest obecnością Stanów Zjednoczonych w naszej tutaj części świata nad Wisłą, co niekoniecznie musi być w interesie Francji, Niemiec i innych państw Europy Zachodniej. I Amerykanie chcą tego pilnować. Zwłaszcza przy obecnym wzmożeniu europejskim, budowy właśnie tych zdolności, eskalacji jakiejś i tak dalej, i tak dalej. To były moim zdaniem, to był temat rozmów. Dosłownie ostatnie zdanie powiem, nawiązując do twojej rozmowy z panem prezydentem Dudą. Bardzo w sumie ciekawej, a jednocześnie dla mnie trochę smutnej, bo prezydent Duda wyraźnie nie umiał sobie wyobrazić świata, jak my mamy sobie poradzić bez amerykańskiej obecności. No więc informuję go, że według wszelkiego prawdopodobieństwa amerykański prymat już jest skończony i Amerykanie będą odchodzić z Eurazji, bo jest to w ich interesie. Mogą uzyskać główne swoje cele strategiczne bez twardej obecności w Eurazji. My będziemy w tej sytuacji. I nie możemy jak dzieci zamykać oczu. My musimy pod to się szykować. Obawiam się jednak, że prezydent Duda może bardziej się przywiązać do tego, co usłyszał od prezydenta Bidena, że obecność Amerykanów w sojuszu z Polską jest żelazna, jak się wypowiedział Biden. A czy Krzysztof jest słyszałeś kiedyś od polityka jakiegokolwiek, który nie zapewnił cię dla celów utrzymania swojej wiarygodności, mieć wpływ na ciebie? Stary, jestem z tobą, daję radę, wiesz, co potrzebujesz i tak dalej. Tylko później trzeba jeszcze to wykon mieć. Politycy zawsze wszystko będą robić w ten sposób, bo muszą utrzymać wiarygodność, bo wiarygodność daje im sprawczość na tobie, więc to nie jest w interesie. Bo my sami musimy oceniać, jaka jest realność tego, a nie deklaracje. Dlatego gadanie w polityce nie ma prawie żadnego znaczenia de facto. Tak? Realne zdolności mają i wykon. A słowa to, dlatego ciągle, prawda, widzimy, jak politycy mówią wprost, kłamią. Właśnie dlatego. Gadanie nie ma znaczenia. Czy ta wizyta miała znaczenie, czy nie miała żadnego? Myślę, że oczywiście miała znaczenie. To oczywiście raczej bym odesłała choćby do tekstów moich kolegów z mojej grupy, którzy bezpośrednio komentowali wizytę i premiera Tuska, i prezydenta Dudy na stronie Instytutu. Miała znaczenie dlatego, że jednak pokazuje z jednej strony naszą wolę polityczną, z drugiej w tle były kontrakty zbrojeniowe, które też są bardzo, bardzo istotne z perspektywy obydwu państw. I sądzę, że też miała znaczenie symboliczne, bo też warto zwrócić uwagę, kiedy ona się odbyła. Ona się odbyła w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Więc to też pokazuje, że sojusz jest to do tej pory ciągle najlepszy, mimo swoich licznych wad, sojusz wojskowy na świecie. I jakby jeżeli chodzi o komunikowanie strategiczne, moim zdaniem to naprawdę był całkiem dobry i trafny pomysł, żeby do takiej wizyty doszło i taką wizytę zrealizować. Oczywiście jest to też element, gdzie my gramy na pewien układ polityczny w Stanach w obliczu wyborów w tym państwie, które będą kluczowe, choćby dlatego, żeby Stany Zjednoczone zostały obecne w tym kształcie, w jakim są, bo są teraz dość licznie jednak obecne i w Polsce, i na terytorium wschodniej flanki. Więc sądzę, że to jest cały konglomerat rzeczy, natomiast tu się nie czuję ekspertem, więc raczej na swoim miejscu bym widziała swoich kolegów z zespołu. Z całym szacunkiem ich tutaj w tym momencie nie mamy. Nie możemy tworzyć, jak to zarzucała Gazeta Wyborcza, męskiej wspólnoty. Tu jest też miejsce dla ekspertek. Piotrek, słowo komentarza do tej wizyty? Ja powiem tak, trochę tak z szerszego punktu widzenia. Mi się ona podobała o tyle, że ja mam takie swoje idę fix. To znaczy, co nam jest potrzebne do szczęścia? Chcemy być bezpieczni i bogaci, tak w skrócie, prawda, jako Polacy. Nic więcej. To bardzo dużo.
To bardzo dużo. I to jest ze sobą. Tak, ale to jest ze sobą. Aktualnie bardzo, brakuje nam. Bardzo dokładnie powiązane. I bogactwa i szczęścia. No, nie, ja myślę, że jest nieźle. Nie chcemy tego utracić. O, i utrzymać ten sam wzrost, który mamy, być bezpiecznie, nie mieć wojny, bo wojna dla Polski byłaby absolutnym, cały czas to w historii realnej, powtarzam, katastrofą i trzeba zrobić wszystko, żebyśmy nie przeżywali tego, co teraz robią, przeżywają Ukraińcy we wszystkich wymiarach, i demograficznym, i gospodarczym, i każdym innym. I teraz, co do tego jest potrzebne? Trzy rzeczy. Super rozkręcona gospodarka, silne siły zbrojne, żeby odstraszyć potencjalnego przeciwnika czy też agresora. No i przede wszystkim trzeba wyciszyć ten polsko-polski kompletnie absurdalny, którego już wszyscy mamy dosyć, spór Tutsi-Hutu. No i przecież mój przedmówca mówił, że to chciała, Ameryka chciała się trochę tam pokazać, że tutaj jest z Polską, ale jest też odwrotnie. Ameryka też widzi to, że jest jej jeden z głównych sojuszników w Europie, jest potwornie wewnętrznie spolaryzowany. Oczywiście przyganiał kocioł garnkowi, bo w Ameryce jest jeszcze gorzej, to tego powiedzmy, no ale okej. Ale to też trochę ja tak odbieram tą wizytę, no chłopcy, włożyć już długie spodenki, wyjdźcie z tej piaskownicy. Ale chłopcy włożyli? No wiadomo, że nie, no. Ale Ameryka daje jasny sygnał. Słuchajcie, musi tu być porządek, bo my tu inwestujemy, wy jesteście naszym sojusznikiem, nie chcemy mieć jakiegoś procesu decyzyjnego w Polsce sparaliżowanego przez wasze wewnętrzne spory. To było dobre. Drugi punkt, bezpieczeństwo. Okej, rakiety. Mowa też jest o tych 96 apaczach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Te rakiety to jest większy konkret i to, z tego jestem bardzo zadowolony. Byłem teraz w bazie w Krzesinach, gdzie piloci F-16 pokazywali mi te rakiety JASM, które już mamy. To naprawdę potężna broń. Możecie zacząć ten odcinek na historii realnej. I trzecia rzecz, gospodarka. Gospodarka potrzebuje Polska energii atomowej. I z tego, co wiem, bardzo ważnym elementem tej wizyty była kwestia budowy w Polsce przy pomocy amerykańskich technologii elektrowni jądrowych. Super. Wszystkie trzy punkty były odhaczone i zgadzam się z Jackiem, że też było dużo mowy trawy. Znaczy były dwa przemówienia Bidena też w Polsce i co on powiedział? Zawsze to samo. Nie oddamy ani pięci natowskiej ziemi i możecie na nas liczyć. To samo powiedział teraz. Żelazne sojusze. A jak go dziennikarz zapytał, czy w takim razie przerzucicie, widzieliście pewnie to, przed Białym Domem go złapał za guziki, mówi, przerzucicie do Polski więcej wojsk? Nie ma takiej potrzeby. I pamiętasz, Jacku, komentowaliśmy na gorąco wizyty Bidena w Polsce. Tak, Polska, jesteśmy z wami. A my pytaliśmy, a gdzie są czołgi? A gdzie jest stała obecność? Czy wy wiecie, porównanie stawki ryzyka, oni są daleko, my jesteśmy blisko. Czy wy wiecie państwo, że de facto NATO jest podzielone na członków A i B? W 1997 roku państwa NATO podpisały z Rosją układ, według którego nie ma znaczącej stałej obecności w nowych państwach członkowskich, czyli u nas. To trzeba przełamać. Ale to niestety już zostało przełamane. No, 10 tysięcy wojska amerykańskiego na polskiej ziemi to jest całkiem spora obecność. Tak, zostało przełamane. Ale czy baza w Redzikowie, tak, ale czy Rzeszów to jest stała obecność? Nie zostało przełamane w głowach ani Rosjan, ani Niemców. Ale jest stała obecność. No. Ale Rzeszów to jest stała obecność? Znaczy, jest to stała rotacyjna. Jest Poznań, stała rotacyjna obecność. Rotacyjna właśnie dlatego, że uznano, żeby nie wyrzucać całkowicie do kosza aktu stanowiącego Rosja NATO. Co jest akurat, ten dokument powinien trafić do kosza już dawno i ze względu na to, że Rosja go łamała regularnie i to jeszcze daleko przed agresją na Ukrainę. Natomiast ja się nie zgadzam z myśleniem o tym, że nie ma obecności amerykańskiej, bo ona jest bardzo wyraźna. To jest pierwszy element. I drugi element, że jeżeli my kupujemy takie na przykład czołgi jak Abrams, to jest też sprzęt, który w razie czego Amerykanie obsłużą. To nie jest twardy, z całym szacunkiem dla tego czołgu czy resztka 72, których Amerykanie nie byłby w stanie obsłużyć. To jest broń, z którą oni są zaznajomieni i to też chodzi o bazę materiałową, żeby dać sytuację, w której na lekko mogą być przerzucone siły amerykańskie, bo ten sprzęt już będzie tutaj. To jest ważniejsze tak naprawdę z naszej perspektywy. Nawet niekoniecznie to, żebyśmy mieli 20 tysięcy wojska, tylko żeby był sprzęt, który w razie czego będzie na nich czekał. Absolutnie się nie zgadzam z tym i to jest bardzo ważne, Pani Aniu, z całym szacunkiem. Między innymi, głównie dlatego w RFN stacjonował wojska amerykańskie, a nie chcieli. Truman zabrał, Eisenhower nie chciał i Kennedy musiał wrócić, bo Niemcy nie chcieli wierzyć, że będzie wyrównana stawka ryzyka. I musieli być Amerykanie z rodzinami, full the gap, przy samym tym, żeby umierać. I to tak naprawdę spowodowało, że Niemcy dopiero uwierzyli w NATO i postanowili walczyć. Ale okej, ja nie mówię o tym, że w ogóle ma ich nie być, tylko chodzi o to, że po pierwsze ma być jakaś część, a po drugie ma być uzbrojenie na miejscu, które będzie na nich czekało. To
jest wygodne dla nich, a nie dla nas. Prosty test, a to jest ich narracja, którą my internalizujemy, uzasadniając. Bardzo prosty test. Brygada ciężka między Radzyniem a Siedlcami, która jest pod, ma pikiety pod samą granicę białoruską, po to, żeby nawet jak będzie hybrydówka, żeby Amerykanie umierali albo musieli reagować, a druga brygada rozłożona równo w państwach bałtyckich przy samej granicy z Rosją i z Białorusią, a nie zasłanianie się nami, żeby nie było równej stawki ryzyka, żeby oni mieli czas strategiczny. Ale zdaje się, że mniej więcej rozmawiamy dokładnie o tych samych siłach, które już są w tym momencie. Nie ma tych sił. Nie ma, no, nie ma stałych sił okay, w państwach bałtyckich ani w Polsce na wschodzie. 10 tysięcy żołnierzy, rozumiem, że ich nie ma w Polsce. W Poznaniu, tak? W różnych bazach. Nie ma czegoś takiego, jak, o czym ja mówię. To jest duża różnica. No, w państwach bałtyckich też jest, są komponenty sojusznicze, są również Amerykanie, więc jakby... Rotacyjni Amerykanie się no pojawiają. No dobrze, ale są... A to co są, miałoby są. Się wydarzyć? Siedzieć i umierać od pierwszej minuty, tak jak ale Brytyjczycy mieli umierać. Na razie nie ma umierania, na razie mieliby siedzieć. Bo to odstrasza, ilu to odstrasza. Ilu wystarczająco do tego, żeby... To... Ale wystarczająco to ilu? Bo 10 tysięcy to za mało. W Berlinie Zachodnim uważano, że bardzo niewiele i byli właśnie zakładnikami tej sytuacji, żeby Rosjanie, Sowieci wiedzieli, że jak będą umierać, to będzie wojna na pewno ze Stanami. To była cała idea. Byli, mieli być żywymi zakładnikami. Nie, dobrze, tylko to słyszymy. No przecież są 10 tysięcy, to słyszymy, to za mało. To... Ale nie ma ich we właściwych miejscach. To gdzie mają być? No, mówię, między Radzyniem, Siedlcami, przy samej granicy z polsko-białoruskiej. I nie będzie wojny wtedy, zapewniam. Jeżeli będą, realnie będą ćwiczyć, nie będzie wojny. Właśnie o to chodzi, to jest ta różnica, a my nie chcemy wojny. To jest to... I w państwach bałtyckich przy granicy. Tylko oni nie chcą przegrywać i chcą mieć manewr polityczno-strategiczny z Rosją i w ogóle z całym NATO. Amerykanie są lepsze cwaniaki i to jest ćwiczenie w historii. W sojuszu nie ma zawsze identycznych interesów. I to powinniśmy walczyć. I druga rzecz, którą powinni powiedzieć w Białym Domu, to że bardzo proszę, zapraszam Amerykanów do nowej polityki deklaratywnej. Są pod Rzeszowem i będzie wojna, a jak będą pod Siedlcami, to nie będzie wojny? To tak proste jest? Jeżeli będą stać na głównej osi, która będzie destabilizowała państwo polskie, albo ewentualnie zagrażała na głównej osi, bo przypomnę, że Rzeszów jest przy Ukrainie, a Radzyń jest przy Białorusi, to zupełnie będzie inaczej stworzona perspektywa, trudniejsza dla Rosjan, do destabilizacji albo do grożenia nam. Dlatego, że Amerykanom będą grozili od razu w pierwszej minucie. Plus powinna być nowa polityka deklaratywna nuklearna, która wyraźnie wskazuje, że Amerykanie mogą jako pierwsi użyć broni jądrowej i nic nie zmiękczają tego stanowiska i pokazywanie zdolności realnych, jasno, nawet z bazowaniem broni nuklearnej w Polsce. I zapewniam, że to da dużo większe gwarancje bezpieczeństwa niż to, co mamy teraz. Ale Amerykanie nie chcą tego zrobić. Nie chcą tego zrobić. I to jest sygnał, który nasi politycy powinni odebrać. Co się do cholery dzieje, jeżeli tego nie chcą zrobić? I jakieś realne, strategiczne argumenty, dlaczego oni tego nie chcą zrobić. Bo albo są... Ale czy my chcemy, żeby oni to zrobili? No to jest jeszcze inna kwestia poziomu naszych dyskutantów. Sami... Okej, okay, tak, to prawda, ale ja miałem kiedyś współrzeczną w piśmie z twórcą koncepcji Tripwire, którego znam jeszcze ze Stanów, który w Pentagonie to robił, bo Amerykanie uważają, że to wystarczy nam. Mhm. Dla stabilizacji ich wpływów i jednocześnie uznali, że to jest wystarczające, żeby Rosjanie nic nie zrobili. Mhm. I że to wystarczająco odstrasza. To powoduje tylko rozdział ryzyka naszego, tak, niż ich. A w naszym interesie, żeby było równe. Dlaczego na przykład Francuzi przed I wojną światową negocjowali z Brytyjczykami, żeby Brytyjczycy stacjonowali na kontynencie i umierali w pierwszej minucie? Powiedzieli, czego potrzebujecie ode mnie? Zapytał ten od nas, brytyjski generał. Żebyście umierali w pierwszej minucie. I to mi wystarczy. I to jest klucz. To jest klucz do stabilizacji naszej sytuacji. Ale Amerykanie tego nie chcą i albo są za słabi, i to trzeba ja sobie powiedzieć, słuchajcie, chyba jesteście za słabi. Tylko politycy polscy nie potrafią Amerykanom tak powiedzieć, bo im się wydaje, że pstryki, tam F-35 latają, B-52, prawda, i Amerykanie są wszędzie. Albo jesteście za słabi, albo coś knujecie, tak? Mhm. Bo w RFN byliście, panowie. Byliście w RFN z rodzinami, które były zakładnikami całej sytuacji i po to było zrobione. Amerykanie tego wcale nie chcieli. No, ale to jest pytanie, czy padła taka z naszej strony propozycja, bo to było pytanie jakiegoś dziennikarza, ale to... Wydaje mi się, że inny czas, pada. Na każdym spotkaniu polsko-amerykańskim takie propozycje padają. I za każdym razem jest to, co mówi Jacek, ale mnie się wydaje, że sprawa jest w ogóle dotyczy filozofii całej tej historii. Zwróćmy wojnę na Ukrainie. Dwie sprawy. Po pierwsze, czy gdyby byli Amerykanie na Ukrainie, to Putin by zaatakował? Czy w ramach tego analizy stawki ryzyka, bo jednak się zastanowił dwa razy. To jest pierwszy punkt. Ale drugi punkt to jest w ogóle, myślę, że tradycyjna koncepcja amerykańskiego działania, to znaczy to jest ten słynny, o którym często geopolitycy mówią, Ameryka jest zamorskim strażnikiem równowagi sił. Offshore balance. Tak. Czyli na czym polega to? Ameryka, spójrzcie dotychczasowe zaangażowanie Ameryki we wszystkich wojnach światowych, czy też na przykład nawet na Pacyfiku. Ameryka tworzy koalicję, może inaczej. O co walczy Ameryka na Ukrainie? Co Amerykę obchodzi Ukraina? Nic.
Ameryka walczy w obronie swojej strefy wpływów i po to, żeby zetrzeć machinę wojenną rosyjską. Tak? W związku z tym, jakim kosztem chce Ameryka to osiągać? Jak najmniejszym. Premier Cameron, były premier Wielkiej Brytanii, powiedział właśnie, Ameryka świetną politykę prowadzi. Tak. Wydając 5% budżetu Pentagonu, starła 50% armii rosyjskiej, nie tracąc ani jednego żołnierza. No wiecie, na Ukrainie się złapali za głowę. To my jesteśmy, to jest po prostu, obie strony prowadzą inne wojny. A Ukraina prowadzi wojnę o to, żeby przetrwać i bronić swojej niepodległości, a Ameryka broni swojej strefy wpływów. I teraz, Ameryka zawsze tworzy koalicję do walki z hegemonem. Tak było podczas I wojny światowej, podczas II wojny światowej, a wcześniej tą rolę miała Wielka Brytania i stworzyła taką koalicję do walki z Napoleonem. Ameryka tworzy teraz koalicję do walki z Chinami na Pacyfiku i co robi Ameryka? Zawsze wchodzi na końcu na białym koniu. Tak było chociażby podczas II wojny światowej, gdzie weszła do Europy do wrona na gotowe, można by tak powiedzieć. Na Pacyfiku też głównie Chińczycy ponosili ciężar walki z Japonią. A wcześniej, tak. Zwróćcie uwagę, to Ameryka dawała Sowietom w ramach Lend-Lease broń, samoloty i Sowieci przelewali krew. To samo byśmy robili. Okej, i to na tym to polega ta nasza gra. Ale powiem panu coś więcej. My to robimy. Teraz wobec Ukrainy. Dokładnie, my robimy to samo. No tak. My prowadzimy wreszcie anglosaską politykę chłodną, bez wystawiania się na pierwszy strzał, tylko używamy do tego Ukrainy. To jest bardzo cyniczne, straszne, ale tak powinno się nie stać. Ukraina by prawdopodobnie robiła to samo na naszym miejscu. Chodzi o to, jak użyć Amerykanów na naszą i teraz my prowadzimy grę z Amerykanami. No, i o to tylko chodzi. Tylko kto będzie umierał, kto będzie walczył, kto poniesie największe ofiary. Jeszcze panu powiem jedną rzecz. Dlaczego Amerykanie zbroją polską armię w ten sposób? Dlaczego nagle wszystko jest na półce? Dlaczego są F-35? Dlaczego są Abramsy? Dlaczego są te Jazmy? No ktoś będzie, jeżeli odpukać, mam nadzieję, że tego nigdy nie dojdzie, ktoś będzie musiał po upadku Ukrainy być... Następny. No ale nadal... To jest gra. Pytanie tutaj jest takie, czy my potrzebujemy, bo już trochę się zagubiłem, czy potrzebujemy więcej wojska amerykańskiego obstawiającego granicę z Ukrainą? Ja tylko przypomnę, że Rosja przez ostatnie 2 lata posunęła się... Z Białorusią. Z Białorusią. No chyba, że stamtąd oczekujemy ataku. Okej, rozumiem. To nie chodzi o sam atak fizyczny, to chodzi o stworzenie... Odstraszanie, tak? To chodzi o korelację sił i stworzenie architektury bezpieczeństwa, która będzie stabilna, gdzie można było inwestować pieniądze, żyć, wysyłać dzieci do szkoły. Gdy nie ma pokoju, nie ma tej architektury, nie ma inwestycji. Jednak wróciłeś trochę do tego, co mówił prezydent Duda w wywiadzie ze mną, który nie wyobrażał sobie spokoju Polski, bezpieczeństwa Polski bez wojsk amerykańskich. Po prostu to jest metoda potaniości dla nas, to co ja proponuję. I denerwuje mnie, że Amerykanie udają głupa. Być może nasi politycy mało wymagają. Docelowo uważam, że Amerykanie nie zrobią nam tego, tej przysługi i będziemy musieli sami płacę Kindelbergera, czyli będzie próżnia bezpieczeństwa i będziemy sami wykuwali, niestety, tak jak Józef Piłsudski powołał Wojsko Polskie w roku 1918, bo była próżnia bezpieczeństwa wskutek zakończenia I wojny światowej na wschodzie i Wojsko Polskie wyznaczało zasady gry w starciu niestety z przeciwnikiem na wschodzie i po to, mam nadzieję, nasi przywódcy kupują te rzeczy. Przede wszystkim do tego, żebyśmy byli elementem gry o równowagę, gdy odstraszanie amerykańskie upadnie, bo upadło na Ukrainie. I teraz póki co utrzymało się, trzeba przyznać, że Rosjanie, zgodnie ze sztuką wojenną, Rosjanie powinni bombardować Jasionkę i powinni przejść graniczne, gdzie dostarczamy. Nie zrobili tego, bo się wystraszyli Amerykanów. Nie wystraszyli się, nie nas, Amerykanów się wystraszyli. Więc tu zadziałało. Jak ta obecność jest wystarczająca na razie? Dlatego rozmawiamy w Rozalinie i mamy pokój. Ale ja o tym mówię, że generalnie oni są i tak w miejscach kluczowych z naszego punktu widzenia, bo wojna Rosji z nami, jeżeli nie daj Boże, by do niej doszło, ona będzie wyglądała inaczej niż to, co się będzie dzieje. Będzie wyglądała inaczej, dlatego żeby jej nie było, to Amerykanie powinni siedzieć na granicy i umierać. Ja nie wiem, czy koniecznie na granicy. Oni muszą też obstawiać nasze kluczowe dla nas, z naszego punktu widzenia, elementy infrastruktury. To my to róbmy, a oni mają umierać. Właśnie to jest ta różnica. Oni tak mówią pani, bo... Nie, nie jest kwestia, że ktokolwiek mi to komunikuje, tylko popatrzmy na to, co ma na 18. dywizja, co będzie miała za chwilę na stanie. Sprzęt, który jest absolutnie kompatybilny ze zdolnościami amerykańskimi. I być może, jeżeli mamy świadomość, że w Stanach Zjednoczonych nie ma woli politycznej do tego, żeby była stała obecność w Polsce właśnie z rodzinami, to jeżeli i tak mamy stałą rotacyjną obecność, to przynajmniej jest sytuacja, w której oni zapakują na lekko parę samolotów żołnierzy, którzy będą w stanie obsłużyć sprzęt na miejscu. No wiem, to jest to, co się... przez nas? No kupiony przez nas między innymi. Czyli my kupujemy sprzęt dla Amerykanów od Amerykanów?
Między innymi dlatego, żeby oni byli w stanie się posługiwać. To jest chyba dość logiczne, że co, wsadziłby pan je na PT-91? Oni byliby w stanie to obsłużyć. My też nie mamy wystarczających zasobów, żeby cały sprzęt obsłużyć. To musi być sprzęt, który jest na tyle logiczny i jasny, żeby również Amerykanie byli Pani w stanie go obsłużyć. My nie będziemy żadną armią pomocniczą. Jeżeli wybuchnie wojna lądowa, to my będziemy armią główną, a Amerykanie będą za plecami nas sterować. Okej, ale tak czy inaczej mamy sytuację, w której jest nam łatwiej ich przekonać do nawet przerzutu sił na lekko, ale oczywiście, że tak samo działają Rosjanie. Myślę, tak samo działają Rosjanie, tworząc bazę materiałowo-techniczną na Białorusi. No po co im to jest? Ano właśnie po to, żeby w razie czego przerzucić żołnierzy na lekko. Oni tak. No więc dlaczego my tego nie możemy robić i dlaczego nie możemy uznawać, że zakup sprzętu amerykańskiego, który to żołnierze amerykańskie. Prawda, to jest jakiś minimum. Ale myśmy na razie od tego zaczęli. Chwila, kiedy były kontrakty podpisane? Wyraźnie Amerykanie nie chcą. Kiedy została stworzona 18 dywizja? No, szczyt w Warszawie wyraźnie powiedział, mało tego, jest jeszcze gorzej, ale to już nie chcę kontrowersyjnie, bo wiecie, że my Strategy and Future się nie piścimy i to mówimy. Cała akcja z wysunięciem, że Wojsko Polskie stacjonuje w Adarzy koło Rygi, podczas gdy Amerykanie na stałe nie stacjonowali w państwach bałtyckich, co podjęto na szczycie za Macierewicza w 2016 roku, też było niezłą stawką z Amerykanami. Tak? Że my na przedzie i od razu wchodzimy do wojny, bo układ jest taki, że bez, no teraz ze Szwecją i Finlandią się trochę zmieniło. Przez przesmyk suwalski Wojsko Polskie musi wejść do gry od razu, pierwszego dnia, żeby państwo bałtyckie się utrzymało w wojnie, bo nie ma linii logistycznej. A Amerykanów nie ma. Amerykanów nie ma, rączki tutaj. I oni kontrolują czas strategiczny i w ogóle ruchy. Problem polega na tym, że my się odsłaniamy na kierunku Brzesko-Grodzieńskim. Absolutnie jest to nie do utrzymania linii komunikacyjnej bez trwałej, stałej obecności amerykańskiej, w szczególności amerykańskiego państwa bałtyckiego. Zupełnie inne dywizje, które operują. Jedna jest 16, druga 18. Jakby się nie odsłoniemy, 18 nie pójdzie na północ od razu. Jest pani pewna? To może 18 teraz nie pójdzie, ale jest pani pewna? A kto by wszedł? Kto by utrzymał przesmyk suwalski? No właśnie. W latach 16-24. No dobrze, ale rozmawiamy teraz. No mamy 16 dywizję, która dostaje dodatkowy sprzęt i to jeszcze skalibrowany pod siebie. Od razu też powiem, ja te symulacje robiłem wielokrotnie z Amerykanami. Nie ma żadnej pomocy przez przesmyk suwalski bez wyeliminowania Gusiewa i połowy obwodu królewieckiego na manewrze ogniowym, bez zdobycia węzła Grodna, które jest na Białorusi i taki jest pech, ale kiedyś w droga z Warszawy do Wilny biegło zawsze przez Grodno, bo tak wymogi operacyjne. To pokazuje skomplikowaność, pewną kwadraturę koła pozycji państwa polskiego w obliczu niemożliwości eskalacji, bo jesteśmy w NATO, bo Amerykanie, a ich tu nie ma. I z tego powodu Amerykanie powinni tam być. To zabezpieczałoby pokój, ale ich nie ma. Amerykanie bardzo łatwo mogliby w Europie zabezpieczyć pokój w ten sposób. Nie robią tego. Okay? I tyle chciałem powiedzieć. Nie robią tego albo nie mają zdolności i oszukują wszystkich, że mają niestworzone brygady, prawda, na papierze, albo chcą kontrolować eskalację na swoich warunkach i wcale nie jest pewne to, że w pierwszej sekundzie będziemy mieli solidarną odpowiedź. Ja może poleję państwu wody, bo się zrobiło. I to tak jak Pan mówił. Intencje się zmieniają, zdolności, realne rozmieszczenia i zdolności decydują o tym. Ja, to jest mój obowiązek. Państwo polskie jest moim obowiązek mówić o tym, tak, że to tak wygląda. I tak to się rozkłada. Zresztą powiem wprost. Strategzy amerykańscy, którzy nie są zadaniowani politycznie po to, żeby rozmiękczać rząd w Polsce od 2015-2016 roku, otwarcie to przyznają. Tak? Tylko ci, co tu przyjeżdżają po to, żeby tam masażować nas, jak mówi Rajmund Andrzejczak, masażować nas, żebyśmy wierzyli w pewne rzeczy, bo jest taka linia polityczna Departamentu Obrony, to nam wmawiają takie historie. Czy ten temat mamy zamknięty, czy ktoś jeszcze ma zdanie odrębne w tym momencie jeszcze? Znaczy ja się absolutnie nie zgadzam z taką oceną zdolności naszych sojuszników, mimo wszystko. Tu mam zdanie absolutnie odrębne i moim zdaniem właśnie podważanie to wszystko, o czym rozmawiamy, że NATO nam nie przyjdzie z pomocą, Stany nam nie przyjdą z pomocą. To też nie jest dobry komunikat do naszego społeczeństwa i również do naszych potencjalnych przeciwników. Rozumiem. A zawiodło, czy było fiasko odstraszania na Ukrainie, czy nie? Przecież Biden powiedział, że tylko czy Ukraina była w NATO? No dobrze, ale najpierw... Nie, przepraszam, czy Stany Zjednoczone objęły gwarancjami Ukrainę? Dobrze, zadam inne pytanie. Jeżeli Ukraina upadnie, na przykład za 3 miesiące naprawdę upadnie rząd i do Dnieprze będą wojska rosyjskie, Ukraina obiektywnie wojnę przegra. Czy wiarygodność amerykańska upadnie, czy nie? Na pewno się zmniejszy. No więc jednak może funkcjonalnie tak naprawdę była w układzie sił członkiem NATO. Ale nie, no generalnie rzecz biorąc nie porównujmy Ukrainy, która jest, nie jest członkiem NATO, do członków NATO, którzy jednak mają inne gwarancje bezpieczeństwa. Ale na papierze. A zdolnościowo Ukraina ma prawdziwe wojsko, które strzela w imieniu Amerykanów do Rosjan. Jest lepszym sojusznikiem niż jakieś Belgie, Danie i inni frajerzy. Tylko, że Ukraina nie walczy z natowskim systemem. To znowu jest pewien mit.
Ale nieważne, jakim walczę systemem. Myśli pani, że Duńczycy walczą nad tym systemem? W ogóle myślę, będą że, walczyć? Myślę, że owszem. Ukraina jest realnym sojusznikiem prymatu amerykańskiego, okej? Okay? I nie dostaje takiej pomocy, żeby ten prymat utrzymać. To jest naprawdę dla nas bardzo silny sygnał. Albo Amerykanie są słabi, albo mają inne interesy, albo odchodzą na offshore balancing. To jest funkcjonalność. Kwit wszystko przyjmie. A ja się akurat z tym... Nie przekonał mnie pan ani na jotę. Pogodzę państwu. Pogodzę panią Annę z Jacek. Ale po co? No, no właśnie, po co? Bo de facto ja zawsze powtarzam w tych wszystkich dyskusjach, że czasami bo są... Nie, nie odpowiadam. Że nam wszystkim zależy na tym samym. Zawsze o to powtarzam, jak z Jackiem sobie rozmawiamy, na przykład o rozmaitych takich dyskusjach właśnie eksperckich, które czasami, dzisiaj jest super kulturalnie, żeby było kulturalnie. Natomiast czasami jest różne rzeczy, dziwne rzeczy dzieją się na Twitterze, że wszystkim chodzi o bezpieczeństwo Polski. Natomiast mnie się wydaje, że dyskusja jest kluczowa taka, że ja o tyle się z panią nie zgadzam, pani Anno, że to, że my będziemy rozmawiali, czy pomogą, czy nie pomogą, to nie znaczy, że z tego powodu stanie się straszna krzywda. Trzeba się zawsze szykować na najgorsze i wszystkie możliwe scenariusze dyskutować. Ale generalnie rzecz biorąc, ja nie powiedziałam, że my mamy się nie szykować, tylko omówienie, że my zostaniemy z tym sami, też nie jest do końca dobrym pomysłem. Mówić może wszystko, tylko o co mi chodzi? Nie może też w drugą stronę się przestawić, to znaczy, że na pewno będzie wszystko tak. To znaczy, że zostaniemy zaatakowani i następnego dnia Portugalia wypowie wojnę Rosji. Na przykład ja przyniosłem tutaj dla państwa dzisiaj wyciągnięty z Dziennika Ustaw słynny traktat artykuł 5 NATO, który wszyscy powtarzają, bo zaczyna się od tego, że strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jeden lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim. Super, ekstra. Ale zjeżdżamy niżej. Uwaga. Każdy z krajów podejmie takie działania, jakie uzna za konieczne. Łącznie z użyciem siły zbrojnej. No, to tak zawsze było, no ale... No, okej. Okay. Czyli musi uznać... Jest to jednak odbierane jako atak na wszystkich i jeśli by nie byłoby od razu odpowiedzi na to, no to byłaby kompromitacja sojuszu. No i przeżyli. Zjedli kompromitację i żyją dalej. Łatwiej się skompromitować... Ale to wróżenie z fusów. Nie, ale niech pozwolę. Łatwiej się skompromitować, niż pójść na totalne zwarcie z atomowym mocarstwem, które ma 6,5 tysiąca głowic nuklearnych. Już wiele razy się zachodnie mocarstwa w rozmaitych sytuacjach kompromitowały. Mi chodzi tylko o to, żeby po to się spotykamy tutaj u Krzysztofa Stanowskiego i prowadzimy te wszystkie kończące się dyskusje, których platformą jest i Twitter, i pani Instytut, i Historia Realna, i Kanał Zero, to jest to, że analizujemy wszystkie możliwe rzeczy, które mogą nam się przydarzyć. I teraz tak, romantycy, z którymi ja walczę, zawsze są optymistami, szykują się na najlepsze. Czyli mamy, proszę bardzo, pierwsze zdanie jest jasne. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. D'Artagnan, czterech muszkieterów, nie ma się co bać. Ale realiści tacy jak ja są pesymistami z urodzenia i zawsze zastanawiam się, a co się stanie, jak będzie to najgorsze. I powiem wam jeszcze więcej. Ja uważam, że nasz obóz władzy jedno gada, a drugie robi. I nie mówię o konkretnych partiach, czyli tylko cokolwiek robi. Formalnie rzecz biorąc, Krzysztofie, zobacz, mówi się tak, jesteśmy żelaznym sojuszu, tak? Ale super, ekstra. Nie wierzę. Ale po co nam tysiąc wyrzutni HIMARS czumno, powiedz, jak jesteśmy żelaznym sojuszu? Albo Fort Trump. Amerykanie nam przyślą. Po co my kupujemy tyle tego całego żelastwa? No po to, że moim zdaniem kierownictwo polityczne państwa doszło do wniosku, że będzie dobrze, jak będzie wojna koalicyjna, będzie super, jak będzie wojna w tak zwanej koalicji chętnych, czyli my plus jacyś najbliżsi nasi sojusznicy przeciwko Rosji, ale trzeba się przygotować na najgorsze, czyli że będziemy walczyć sami z jakimś wsparciem. Szkoda, że nie mamy tutaj artykułu 3, który jest przed artykułem 5, który zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie sojuszu do rozbudowywania i przygotowywania swoich zdolności. My po prostu realizujemy traktat północnoatlantycki w tym zakresie. My tak, ale czy wszyscy to robią? No, rozmawiamy o bezpieczeństwie naszego państwa, tak? Tak, ale jesteśmy w sojuszu i oni nie mają zdolności. Ci ludzie na zachodzie nie mają zdolności. Piotr wyraził wprost powątpiewanie, czy Portugalia nam pomoże. Ja muszę przyznać, że podtrzymuję to powątpiewanie. Ja wam powiem, jest... Portugalii jako... Ale pytanie... Czy dużo zmieniła. No więc właśnie o to chodzi. Nam zależy bardziej, żeby nam pomogła w razie czego Finlandia, Szwecja, Dania i Niemcy. Jeżeli chodzi o państwa nordyckie, raczej nie mam powodów do obaw. Dopiero co wróciłam z Finlandii i to, w jaki sposób tam się przewartościowało myślenie o kwestiach rosyjskich i myślenie o tym, jak należy reagować na rosyjskie zagrożenie, to jest w ogóle niesamowite, bo w ciągu 2,5 roku to w zasadzie jest rewizja niemalże o 180 stopni. I to jest tak z naszej perspektywy kluczowe. Dla nas być może Portugalia będzie o tyle istotna, że będzie... Państwom, które będzie realizowało inne zdolności, inną pomoc, niekoniecznie muszą być to tylko i wyłącznie żołnierze. Ja tylko na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Polacy się przyzwyczaili do tego, że coś się dzieje i nam pomagają. Nie? Artykuł 5, bo inaczej kompromitacja. Tak? Problem polega na tym, że się zastanawiamy, że może się okazać, że to my musimy pomóc. I zobaczycie, że społeczeństwo wtedy tak, oj, będzie czytało jednak ten artykuł 5 dokładnie. Przykładowo Finlandia.
która ma długą granicę, trudny teren. Coś się będzie działo hybrydowego na granicy. Zobaczycie państwo, że sami będziemy interpretować, no, czy naprawdę to jest wojna, czy my naprawdę musimy. Czy nie przesadzają troszeczkę. Czy nie przesadzają. Mhm. Albo jak Łotysze nas poproszą, bo zostanie zajęte miasto. Dyneburg zostanie zajęty. Po prostu, tak? Na wschodzie Łotwy. I albo pod Dyneburgiem coś. I będzie taka niekonsensualna sytuacja. No, zatrzymali się? No po co to, prawda? No, jakieś działania na pewno by były, no ale też, no mówmy się, tak to działa, że każdy chce siebie ochronić. No, nie, no właśnie. Nie rzuci się w ogień dla drugiego. W 1939 już to przerabialiśmy. I wie pan co? I to jest zasadnicza różnica między zdolnościami, o których mówi pani Anna, a wolą polityczną, bo i tak na końcu oni się spotkają i zastanawiają się, jakie jest ryzyko, ile Rosja ma głowic nuklearnych, czy to rzeczywiście opłaca się, czy się nie opłaca. W związku z tym szykujmy się na wszystkie możliwe scenariusze. Ale to też jest taka dyskusja, no bo kiedy my mamy się czuć bezpiecznie, jak Amerykanie tu 100 tysięcy wojska przyszło, no nie ma jakiegoś, podejrzewam, że wtedy by też się znaleźli ludzie, a to nie, bo oni ich wycofają wtedy. Panie Tomku, i na tym właśnie polega to, że jest to historycznie przeklęte miejsce. Strefa zgniotu państwa polskiego, historia Polski właśnie zaświadcza to, co pan powiedział. Tylko się odzwyczailiśmy od tych, bo 35 lat pogody słonecznej Amerykanie trzymają jak atlas na swoich barkach ten temat. A teraz wracamy do normalnego ustawienia. Witamy w ojczyźnie przodków naszych, okej? I dokładnie przejdziemy to samo. Dokładnie jest ta sama historia. Albo jesteśmy dorośli i weźmiemy to państwo na swoje barki i mówimy, że okej, stać nas na państwo, albo uznamy, że jesteśmy państwem sezonowym, które musi mieć opiekuna, to jest też układ. Ale my nie jesteśmy... Sowiety naszym były opiekunem, Amerykanie są naszym opiekunem. Tylko problem polega na tym, że nadchodzą czasy, że Amerykanie mogą nie chcieć już być, bo nie będą mogli, tak? I będzie nowa równowaga. No, znajdą się też tacy, co powiedzą, po co wojna? Niech Rosjanie się zaopiekują nami, zobaczy pan. Na tym właśnie ta cała rzecz polega, żeśmy się odzwyczaili, bo uwierzyliśmy, że będzie koniec historii, nie wrócimy w te tryby tego naszego położenia geopolitycznego, bo tym się przejawia jego trudność w tym, co pan powiedział. Ale niestety to jest rzeczywistość. No ale to już Jan Karski mówił i się z nim zgadzam, że niezależność to my straciliśmy po rozbiorach. No i zawsze później musieliśmy szukać tego gwaranta bezpieczeństwa. Nie, mamy, na zewnątrz. Mamy potencjał podmiotowości. Niepełnej, nie no takiej, która da nam rozwój bezpieczny i możliwość bogacenia się. Nie ma tego Albania. Ale to pan sam sobie przeczy, bo z jednej strony potencjał. Pan powiedział, że muszą być Amerykanie, którzy będą gotowi umierać od pierwszej minuty, a z drugiej, że mamy potencjał. To my potrzebujemy tych Amerykanów, czy nie? Funkcja czasu jest potrzebna. Mówię nie, ja proszę o odpowiedź. To potrzebujemy Amerykanów, teraz, czy nie? Teraz, bo ja już teraz żeby zapobiec wojnie, bezwzględnie potrzebujemy Amerykanów. Absolutnie tak, naszego bezpieczeństwa. Czyli jeśli ich nie będzie, to będziemy mieć wojnę. Wie pan co, jeżeli Amerykanów nie będzie, nie będzie wiarygodności, w sensie tej większej... to na pewno Putin nie zrezygnuje z użycia instrumentu politycznego, jakim są siły zbrojne, żeby narzucić panu, że pan płaci dwa razy drożej za prąd, niech pan mi wierzy. Jeżeli nie będzie Amerykanów, a my sami, co po sytuacji z fabrykami amunicji świadczy, że może być z tym problem, sami nie stworzymy tej równowagi odstraszania, to absolutnie, bo proszę mi wierzyć, że będzie pan miał przymus wojskowy. I nawet jeżeli pan będzie się rzucał, to Niemcy i Francuzi panu powiedzą, że w celu uratowania pokoju w Europie musi pan zlikwidować Świnoujście, terminal i tak dalej. Na tym polega właśnie równowaga sił albo jej brak. Amerykanie trzymali dla nas tą grawitację, nie musiał pan się martwić tym. I dlatego... W jaki sposób Francuzi czy Niemcy mieliby narzucać nam, czy nasz terminal będzie funkcjonował, czy nie? Po prostu... Będzie pani musiała ratować pokój na świecie. No chyba terminal jest mniej ważny, nie? Niż to. Ale przepraszam, jak to ja mam ratować pokój? To znaczy co? Po prostu polityk przeprowadza się... Że mamy się zgodzić na szantaż rosyjski, rozumiem, oczywiście. Bo to nam pan w tym momencie sugeruje. To było absolutnie, gdyby Ukraina padła w 2 tygodnie, czy 3, tak jak Rosjanie zakładali, nasz ambasador i Bałtowie byliby zaproszeni od razu do MSZ-u rosyjskiego i postawione byłyby żądania. Wojsko polskie na to od Wisły, żadnych struktur natowskiej infrastruktury. No, te żądania to były postawione jeszcze przed tą agresją. Tak, takie żądania prawie były dokładnie postawione w ultimatum Mabrowa. Więc już oni stawiali takie żądania. I powiedzieli, że jest taki układ sił, pokazali, kto rządzi, kto na drabinie skalacyjnej rządzi polityką w Europie. I myśli pan, że nie byłoby żadnej partyzantki na Ukrainie, że to wszystko byłoby bardzo stabilne? Byłaby partyzantka na Ukrainie, byśmy ją pewnie wspierali na dodatek. No, ale to jest nawet całkiem w dużym stopniu. Ale to byłby układ sił, bo on decyduje o tym, a nie papier. Właśnie o to chodzi. Ale Rosjanie tak czy inaczej, no dobrze, no zażądali, my byśmy powiedzieli, że nie. I co wtedy? No i by nam wtedy pokazali, że nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa. No w jaki sposób by pokazali? Na początku hybrydowo, później by wjechali, zajęli w Radzyniu powiat. I co nam zrobicie? No co nam zrobicie?
No, jeżeli by wjechali, no to chyba byśmy już odpowiadali kinetycznie. Jest tak, pani nie. pewna? No, generalnie rzecz biorąc, a znajdzie pan polityka w tym państwie, który powie, że można zająć dowolną miejscowość. A proszę mi powiedzieć, a Bałtowie jak jesienią państwo polskie padło w roku 1939. Jak 1939. Państwo polskie upadło. To my rozmawiamy o 1939 roku, jakby nie wracajmy do tamtej. Ale mechanizm jest identyczny. Nie, nie jest. Czy Bałtowie walczyli, jak dostali ultimatum stacjonowania wojsk rosyjskich? Ale nie jest identyczny. Nie byliśmy z Bałtami wtedy w sojuszu. A tu nie mając, państwa polskiego nie było, więc nie było układu sił, który zabezpieczał ich przed takim szantażem. Układ sił się zmienił. To decyduje o wszystkim. Ale generalnie rzecz biorąc, dlaczego nie było państwa polskiego w tym momencie, to możemy dyskutować. No nie było, bo przegraliśmy wojnę, mówiąc wprost. I Bałtowie zostali sami i dostali ultimatum. Proszę bardzo, wojska rosyjskie i specjalne prawa dla nas. I musieli się zgodzić. A myśli pan, że teraz by się zgodzili? No i co, a co by, przepraszam, gdyby nie było Amerykanów, państwa polskiego, załóżmy... No ale znowu, bo właśnie znowu pan mówi cały czas, że bez Amerykanów sobie nie damy rady. Bo nie ale... stworzyliśmy przez 35 lat własnego wojska z prawdziwego zdarzenia. Jakby pani mnie o Turcję pytała, to bym powiedział, że Turcja by sobie dała radę, bo Turcja zestrzeliwuje Rosję. To się sprawdza w walce, czy my nie stworzyliśmy, to jeszcze nie wiemy tak naprawdę, bo nigdzie ono nie było przetestowane. Wojsko ja przypomnę tylko, że Rosjanie od 2 lat zdobyli, nie potrafią zdobyć większego miasta tam na wschodzie przypomnę, Ukrainy. Że Rosjanie... Nie, 3 dni to nie było. Nie udało się. Przecież A gdzie jest Donbas? Gdzie jest Krym? Okej. No Krym to już wcześniej był ich. No właśnie. No ale to zajęcie Krymu to wynikało przede wszystkim ze słabości państwa ukraińskiego i to trzeba sobie też uczciwie odpowiedzieć na to pytanie. Tak, bo to zawsze wynika ze słabości albo z siły. Ale generalnie, a co my robimy? My wzmacniamy nie, swoje zdolności się na wschodzie. Zastanawiam się, czy chce się wbijać w ogóle. Okay. Dobrze, to pokazuje, ta dyskusja pokazuje, że była bardzo ciekawa i dobrze mi się rozmawiało, że potrzeba społecznej dyskusji. Ale jak najbardziej, do tego są te programy, na pewno nie do tego, żeby się wszyscy ze sobą zgadzali, bo wtedy nic z tych programów nie wyniknie. Modlitewka, że Amerykanie mają taki guzik, jak w filmach, pojawiają się, jest absolutnie... Ale nikt w to nie wierzy, tylko sam pan sobie zaprzeczył w tym programie. Społeczeństwo, według mnie, myślę, że jest dokładnie odwrotnie, niż pani mówi. I chodzi o to, żeby społeczeństwo rozumiało te uwarunkowania, bo zasługuje na to po 35 latach modernizacji. Ja chciałem poruszyć jeszcze tylko ostatni temat, bo mówimy o społeczeństwie, o kosztach społecznych. Mam wrażenie, że to zrozumienie jest coraz mniejsze. Mamy protesty rolników, którzy rozumieją walkę na Ukrainie, ale przede wszystkim rozumieją to, ile mają w portfelu i jak bardzo sami cierpią w ostatnim czasie. No i mieliśmy w ostatnim tygodniu dość mocną wypowiedź wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, że my nie będziemy budować nowych oligarchów na Ukrainie. To znaczy, że rozumiemy problemy, jakie macie, ale jeśli liczycie na to, że wasze produkty rolne będą tu zalewać Europę i będzie na tym korzystało 5, 10, 15 oligarchów na Ukrainie, no to nie, to tak nie będzie. Ale to akurat, to mnie trochę też wypowiedź dziwiła, bo to są tak zwani agrooligarchowie na Ukrainie, którzy w zasadzie nie wchodzą w skład tych wielkich oligarchów. Mi się wydaje, że jemu chodziło o tą aferę Kernela, tej spółki jednego z agrooligarchów, który, zresztą to jest afera w ogóle giełdowa, to jest jeszcze inna sprawa. I on to trochę pomieszał, bo trzeba też pamiętać, że oprócz tej spółki, czyli faktycznie agrooligarchy ukraińskiego, to też Amerykanie tam posiadają, eksportują żywność z Ukrainy. Więc faktem jest, natomiast, że ja osobiście zgadzam się z tym, że musimy dbać o swoje interesy, jeśli ktoś mnie to w ten sposób zapyta i powinniśmy patrzeć na to w ten sposób, żeby zabezpieczać swoje interesy i zabezpieczać interesy rolników polskich, aczkolwiek... No, ale to są właśnie te momenty w czasie wojny za drzwiami, gdy nasze interesy przestają być zbieżne z tym, jak sobie wyobrażaliśmy nasze interesy jeszcze 2 lata temu. No tak. Całkowicie normalna sprawa też. Zobaczcie, to jest trochę tak, że nie ma dwóch państw, ciężko byłoby znaleźć, których interesy pokrywają się w 100%. Tak na przykład było podczas II wojny światowej. Wielki błąd Polaków. Nam się wydawało, że interesy Polski są tożsame z interesami brytyjskimi i na koniec żeśmy się grubo zdziwili, bo w pewnych sprawach były na odcinku antyniemieckim, ale już w innych sprawach nie były i straciliśmy niepodległość na pół wieku. I dokładnie to samo jest z Ukrainą. To znaczy, mamy wspólny interes taki i o to toczy się ta wojna, bo dla Polski to jest wojna o bufory, żeby Ukraina się utrzymała i żebyśmy mieli bufor pomiędzy nami a Rosją. I tylko tyle. Natomiast w sprawach takich chociażby jak rolnictwo właśnie,
no to mamy już zupełnie rozbieżne interesy. I to nie jest nigdy zawsze tak, że we wszystkim się musimy zgadzać. Jest twarda walka o nasze interesy w tej sprawie. Ja się cieszę z jednego, bo na przykład Zełenski, z tego co wiem, bardzo na to liczył, że jak się zmieni rząd, to wtedy będzie o 180 stopni, że nowy rząd, no bo wiadomo, PiS był uparty w tych sprawach, a Platforma odpuści. No i okazało się, że jest pewien interes, który, i to jest jeden z takich pozytywnych przykładów, ponadpartyjny, może zostać konsensus tutaj wypracowany. A co do oligarchów, no to jest prosta sprawa. Kolejna rzecz, o której przez na początku trochę nie mówiliśmy, ale Ukraina oczywiście podziwiają wszyscy, jak Ukraina walczy z drugą armią świata, natomiast nie jest to państwo idealne. Korupcja, właśnie olbrzymie oligarchie. Myśmy zresztą też to przerabiali w pierwszej Rzeczypospolitej. Krótko mówiąc, oligarchie są silne słabością władzy centralnej. Tak jak było w Polsce, jeżeli była słaba władza królewska, no to natychmiast pan Wiśniowiecki, książę Wiśniowiecki, przepraszam, czy książę Radziwiłł robili sobie swoje małe wewnętrzne państewka z własnymi siłami zbrojnymi, sądami i co mi zrobisz? I dokładnie to samo było w systemie postkomunistycznym, kiedy tam był ogólny bajzel w latach 90. Potworzyły się oligarchie i na Ukrainie, i w Rosji. Jest to bez wątpienia jakaś jedna z większych patologii, która jest jednym z głównych problemów, w ogóle jeżeli mówimy o akcesji Ukrainy w przyszłości do struktur europejskich. No. Bo jak cytując, parafrazując klasyka, z oligarchami i z korupcją do Europy nie wejdziecie. Jedna ważna rzecz jest, to jest oczywiste to, co Piotr powiedział. Potrzebujemy bufora, potrzebujemy państwa niepodległego ukraińskiego, które będzie miała potencjalnie nawet zdolność sojuszniczą z nami, ale oczywiście na warunkach, które obsługują nasze interesy. Rolnictwo i te kwestie są zupełnie inne. Natomiast one będą ważne, gdyby Ukraina utrzymała tą niepodległość swoją, bo Ukraina, jak wiemy, ma doskonałe ziemie. I wielkie koncerny, tym zachodnie, chcą położyć na to łapę, co może potencjalnie zdestabilizować nasz konstrukt społeczny oparty o nasze rolnictwo, co absolutnie zagraża interesom państwa polskiego oraz naszej pozycji w Unii Europejskiej, w ogóle całemu rynkowi rolnemu. Znów, ja nie jestem absolutnie specjalistą rolnictwa, więc powiedziałem wszystko, co wiedziałem na ten temat, ale jest to zupełnie naturalna rzecz, również między sojusznikami. I to pokazuje, że polityki nie należy opierać na wartościach, bo one w pewnym momencie prowadzą na manowce. Wartości powinny potwierdzać już wcześniej zawiązane interesy po to, żebyśmy mieli jak takim oliwą, którą podlewamy, że łatwiej się dogadujemy. To taka kolejność rzeczy, a nie odwrotnie. Wydaje mi się, że też 35 lat zaburzyły nas i mylimy wartości z interesami. Wszystko było bardziej stabilne i przewidywalne, gdyby było oparte znów, jak w biznesie, o realne interesy, a nie, że fajnie, fajnie, klepiemy się po plecach, bo wiecie, wspólne, nie? Mamy wartości, ideologię i tak dalej. To właśnie ta ideologia prowadzi do, za wszelką cenę prowadzi do nieszczęść bardzo często. Swoją drogą na dużą skalę też pytanie jest o politykę amerykańską w tym zakresie, ale to już jest odrębny temat, którego nie będziemy zaczynać. Tak? To teraz czas na polecenie książek. Nie każdy ma książki ze sobą, ale nie trzeba mieć ich ze sobą, żeby polecić. Zacznę od pani Anny. Oj, właśnie szkoda, że nie wiedziałam, że bo tak to bym przywiozła kilka książek. To, którą bym na pewno poleciła w pierwszej kolejności odnośnie do Rosji, do tego konfliktu, to jest Rosyjska sztuka operacyjna. Wyszło drugie wydanie profesorów Akademii Sztuki Wojennej Elaka i Depczyńskiego. To jest bardzo ciekawa kompilacja różnych operacji wojskowych, które Rosjanie prowadzili w zasadzie w XX wieku i obecnie w Ukrainie. I ona nam bardzo, bardzo dużo mówi. Żałuję, że nie wiedziałam, bo na pewno bym ją ze sobą wzięła. A druga rzecz, która być może państwa zaskoczy, ale która moim zdaniem bardzo dużo mówi o myśleniu społeczeństwa rosyjskiego, to jest książka Czasy Second Hand Swietłany Aleksiejewicz, białoruskiej noblistki, bo ona pokazuje, dlaczego takie hasła jak Krym nasz, które bardzo zostały łatwo wydobyte 10 lat temu, dlaczego one tak rezonują i dlaczego ciągle Putin, nawet pewnie bez tego całego cyrku politycznego, byłby w stanie jednak wygrać wybory prezydenckie w Rosji. Mhm. Jacek? Okej. No, przyniosłem oczywiście książki, między innymi książkę wspólnie napisaną z Piotrem, Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, Piotr Zychowicz, Jacek Bartosiak, bestseller. Jak wszystkie wasze książki, to nie musisz dodawać tego. To też najlepsze miejsce na świecie z zeszłego roku o nas. Do kamery. Też można sprawdzić, czy Bartosiak miał rację, jak napisał w 2018 roku, co nadchodzi, Rzeczpospolita między lądem a morzem, o naszych dylematach. No i korzystając z tego miejsca, chciałbym powiedzieć jeszcze o swojej książce najnowszej, którą już można
ma być. A więc jednak. Tak, jeszcze jej nie mam, bo fizycznie nie ma, ale już można. Tytuł, zapiski na drodze do wojny. Dzieci morza wzywają matkę. Co to będzie? To jest zbiór moich felietonów z lat 2020-2024 plus wywiady z czołowymi strategami Zachodu, które nie były publikowane wcześniej, a niektóre felietony były za paywallem w Strategy in Future, więc stosunkowo mała grupa ludzi. Można tam sprawdzić, czy Bartosiak przewidywał, czy można to chronologicznie sprawdzić, czy mieliśmy rację w Strategy in Future, jak kolejno. Dobrze się doczytałem, muszę powiedzieć, po latach, jak redagowałem teraz to. Nie ma czego się wstydzić, więc zachęcam szczególnie, zwłaszcza krytyków Strategy in Future, do zapoznania się z tym. I ostatnią rzecz, już nie prywatę, przeczytałem wspaniałą książkę. Robert Lighthizer, ten, który za Trumpa odpowiadał za handel, za te negocjacje handlowe, napisał książkę No Trade is Free, dokładnie o tym temacie, o którym rozmawialiśmy na początku. Deindustrializacja, na czym polega uprzemysłowienie, wspaniała lektura, która pokazuje, co Trump i jego ludzie mieli w głowie i co będą mieli, jak znów dojdą do władzy. Piotrek, powiedz mi na początek, jak wy mówicie, że coś jest bestsellerem, jaka jest wasza skala bestsellerów? Ile trzeba sprzedać? Bo mam wrażenie, że sprzedajecie jakieś kosmiczne liczby tych książek w ostatnich latach. No myślę, że... Powiedz prawdę, ile? No dobra, no to... Zdradzę pewną tajemnicę, której chyba nigdy jeszcze nie zdradzaliśmy, no ale na przykład książka poprzednia, którą z Jackiem napisaliśmy, czyli Nadchodzi trzecia wojna światowa, sprzedała się w 120 tysiącach egzemplarzy. I to chyba mówię o papierze plus jeszcze e-booki, audiobooki. Jeżeli chodzi o książkę, którą Jacek mówił, czyli Wojna Ukrainy, Wojna Świat, ona to jest nowość. Jeszcze nie mamy wszystkich wyników sprzedaży, ale no liczę też, że będzie przyzwoicie. A jaki nakład na dzień dobry teraz? Wiesz co, chcę ci powiedzieć, że to tak nie działa. Teraz książki drukuje się jak gazety, czyli jak się sprzedają... Bo kiedyś to się zaczynało od 5000 egzemplarzy w przypadku książki, która nie jest pewniakiem na rynku, a... Tak, wiesz co, znaczy, bo w PRL-u to było tak, że był przydział papieru, tam było, nie wiem, drukujemy 50 tysięcy i potem albo na papier toaletowy, albo ludzie to kupowali, a teraz to trochę działa w ten sposób. Jeżeli widzi wydawnictwo, że hurtownie już deklarują, słuchajcie, jest okej, okay, no to natychmiast pach, schodzą kolejne do druki, bo to też są kwestie oczywiście kosztów magazynowania. Łatwiej to wydrukować i od razu rozdysponować niż trzymać. Chcesz coś polecić? Jeszcze tak, ponieważ chciałem też polecić książkę Ukraińcy swoją, poprzednią, którą napisałem przed tą książką, napisałem z Jackiem, a to jest książka o tym, bo z nami teraz mieszka 2 miliony Ukraińców i muszę powiedzieć, że samego mnie to intrygowało, w jaki sposób na te nasze dobrosąsiedzkie, czy w ogóle sąsiedzkie stosunki wpłyną te straszne historie z naszej przeszłości. I to jest taka próba pokazania całego konfliktu polsko-ukraińskiego z apogeum w postaci ludobójstwa na Wołyniu, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Ale nie chcę też tylko, tak jak Jacek powiedział, prywaty. I chciałem skorzystać, Krzysztofie, z twoich wielkich zasięgów do tego, żeby podzielić się z widzami moją wielką pasją literacką. Mianowicie, jeżeli, kochani państwo, chcecie coś dobrego przeczytać, to przeczytajcie jakąś powieść Józefa Mackiewicza, którego ja po prostu, jest to największy mój guru. Polecam Lewą Wolną, o wojnie 20 roku nie trzeba głośno mówić. Plus, jeszcze uwaga, jako przedstawiciel tego polskiego realizmu, to chciałbym zaprosić państwa do przeczytania tych klasyków tej myśli, tego obozu, który reprezentuję, czyli Adolf Bocheński, Władysław Studnicki, Stanisław Cat, Mackiewicz. Dziękuję. Tomek? Ja co prawda nie mam książki przy sobie, ale polecam serdecznie książkę, którą podejrzewam można kupić teraz tylko na OLX-ie. Arthur Bliss Lane to był ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce po 1945 roku. Tytuł Widziałem Polskę zdradzoną, gdzie to w sumie też, nawiązując tutaj do twojego spojrzenia, pokazuje, jak Amerykanie zostawiali pole Związkowi Radzieckiemu, jak Stalin przejmował kontrolę nad Polską. Bardzo ciekawie czyta się trochę jak tak jakby film, a to są wspomnienia, więc to też ma dużą wartość, wpisane wtedy na gorąco w tamtym czasie. I polecam drugą rzecz, to nie jest książka, co prawda, to jest film oscarowy z tego roku, ten nieanglojęzyczny Oscar, Strefa Interesów, Mistrzostwo Świata, pokazanie, nie wiem, czy słyszeliście o tym filmie, pokazuje dom, rodzinę Rudolfa Hessa, komendanta z Auschwitz, pokazanie to przez perspektywę tej rodziny, bez pokazywania Auschwitz, oni mieszkali tuż obok Auschwitz.
Po prostu film zostaje w głowie i pokazuje, ile ludzie są w stanie poświęcić dla zachowania pozorów. O strefie interesów mówił też Tomasz Raczek w jednym z naszych programów, w jednym z jego programów, więc zapraszamy do oglądania recenzji właśnie przygotowywanych przez Tomka. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że jutro wieczorem w kanale Zero prawdopodobnie, bo nie wiem, czy udało nam się w końcu potwierdzić wszystkich gości. Może zaraz mi Robert powie na ucho, czy się udało. Mamy, tak, mówi, że mamy, więc jutro o 20 odbędzie się debata na temat aborcji, a więc bardzo gorący temat. Już teraz z tego miejsca zapraszam, bo będzie się działo. Nie wiem, czy to będzie tak gorące jak dzisiaj, ale tego nie wykluczam, bo dzisiaj w pewnym momencie temperatura była no taka, jak należy, trzeba powiedzieć, że trzeba debatować ekspresyjnie także, za co bardzo dziękuję. Anna Dyner. Dziękuję. Jacek Bartosiak. Dziękuję. Piotr Zychowicz. Dzięki. I Tomasz Czukiewski. Dziękuję. I zapraszamy na trzecie śniadanie za tydzień, ale już beze mnie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.